Zamknij okna. Zaregluj drzwi. Przygotuj się na przerażającą podróż w świat oszałamiającego koszmaru. Hello, kiddies. Forever. Are you ready to rock and roll? Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Żyj z przerażeniem. Daj się ponieść opowieściom z krypty, których nigdy nie zapomnisz. Choćbyś nawet próbował. Rozmowa kontrolowana. Rozmowa kontrolowana. Zamknij okna. Zaregluj drzwi. Przygotuj się na przerażającą podróż w świat oszałamiającego koszmaru. Hello, kiddies. Tak właśnie gra Radio Elita Cafe. Pozdrawiam was, Mati, Gears of Devastation. Avales, Avales, witam was, Markulus, witam w rozmowach niekontrolowanych. Oczywiście rozmowy będą niekontrolowane. Witam, witam wszystkich na Radio Elita Cafe, czyli REC. Mam nadzieję, że jestem słyszalny. Czekam na jakieś potwierdzenie od was pod plakacikiem dyskusyjnym, że już jesteśmy na antenie. Nie ma problemów dzisiaj z odbiorem mojego głosu. Tak więc zapraszam na rozmowy w krypcie. A dzisiaj moim rozmówcą będzie Damian Svensson. Damian Svensson z kapeli, którą już wam tutaj reklamowałem, Uborn Suffer. Kapela dead grindcore'owa, ale czy to do końca dead grindcore'owa? No to może w trakcie wywiadu Svensson ewentualnie Damian sam powie, na pewno o to go zapytam, ale to za jakiś czas. Połączymy się telefonicznie, no poza łączami i przejdziemy do wywiadu, ale jeszcze zanim to nastąpi, no to przydałoby się przywitać wszystkich zgromadzonych na www.radio-elita-cafe.pl, czyli na Radio REC. Moi kochani, dzisiaj będzie tak troszeczkę inaczej. Ja witam Magdę, która się ze mną przywitała. Dzisiaj będzie troszkę inaczej. Będzie w klimatach dead, grind, hardcore. Taka troszeczkę inna krypta, jak zazwyczaj ja was przyzwyczajałem, ale czemu nie? Różne klimaty pojawiają się na naszym radio, tak więc dzisiaj postawiłem na klimaty takie troszeczkę bardziej, jakby to powiedzieć, rozkrzyczane, rozszalane. Ja pozdrawiam oczywiście zaprzyjaźnione grupy, czyli Metalową Jazdę. Pozdrawiam również Metal Mega Maniacs, drugą grupę. Witam wszystkich na odsłuchu po drugiej stronie kabelka, którzy gdzieś tam w swoich ziemiankach podsłuchują. Ja przypominam, że dzisiaj podczas wywiadu będą do wygrania dwie płytki wyżej wymienionego zespołu, czyli Uborn Suffer. Kto odpowie poprawnie, no będzie też kwestia, kto pierwszy, ten lepszy. Ja oczywiście powiem, kiedy zaczniemy konkurs. Najpierw będzie musiało się oczywiście pojawić pytanie, ale zanim się pojawi pytanie, zanim się pojawi wywiad, to ja bardzo proszę, abyście sobie zanotowali numer telefonu, pod którym będę czekał po danym sygnale na wasze odpowiedzi. Plus 48 536 191 983. Jeszcze raz podaję numer telefonu.
plus 48 536 191 983. Numer telefonu również wpisałem tutaj nad naszym plakatem, pod którym będziemy dzisiaj dyskutować, jak również w pierwszym moim komentarzu. Tak więc proszę, żebyście sobie zanotowali ten numer telefonu, pod który w odpowiednim momencie będziecie musieli do mnie zadzwonić, no i poprawnie odpowiedzieć na pytanie konkursowe, które oczywiście zagra. Ja zagram, a zada je nasz rozmówca. Ale na początek może troszeczkę muzyki. A, i jeszcze jedna ważna rzecz. Pozdrawiacz parafialny, czyli panel pozdrowień, jest do waszej dyspozycji. Możecie pisać, pozdrawiać. Pierwszą kapelą, którą wam zaprezentuję, będzie to angielski Napalm Death. Napalm Death, który na pewno zwolennicy i hardcora, i death metalu kojarzą. Grupa powstała w 1981 roku w Meriden w pobliżu Coventry. W początkowym okresie działalności zespół wykonywał hardcore punk. W latach późniejszych zwrócił się w stronę takich gatunków jak grindcore i death metal. W swej twórczości zespół poruszył takie zagadnienia jak nienawiść, agresja, polityka czy religia. Ja w latach 90. Oczywiście spotkałem się z Napalm Death. Byłem ich zagorzałym fanem, no ale moja jakaś taka wiedza muzyczna na temat Napalm Death skończyła się po kilku płytach. Potem poszedłem bardziej w kierunku death metalu, black metalu i tych gatunków. Ale Napalm Death jest oczywiście w mojej jakiejś muzycznej dyskografii na wysokim miejscu. Tak więc zapraszam na pierwszy utwór, który zasuportuje przyszły wywiad. Jest to Napalm Death, Suffer the Children, z long playa Harmony Corruption. Zapraszam więc na Napalm Death. Jak to w filmie Platon było powiedziane, najbardziej lubię świeży zapach napalmu o poranku. No ale my dzisiaj będziemy słuchali napalmu muzycznego, nie tego napalmu bojowego. Tak więc Napalm Death, Suffer the Children. Right.
No i pierwszy kawałek poleciał w waszą stronę. Był to Napalm Death. Ja próbuję połączyć się ze Svenssonem. Coś tutaj na łączach jakoś nie zaczyna się dobrze zgrywać, ale mam nadzieję, że... O, już jest. Awe, Svensson, czy mnie słyszysz? Halo? No jest Svensson, czy mnie witam słyszysz? Serdecznie. Witam. Bardzo słabo, ale słyszę. Okej, bardzo słabo, ale słyszę, to przynajmniej to jest pocieszające, że mnie słyszysz. Ja postaram się zaraz coś tutaj pokombinować, żeby to było lepiej słyszalne. No cóż, Svensson, jak teraz? Czy mnie słyszysz, czy już jest troszkę lepsze połączenie? Jest troszkę lepsze połączenie, witam. Okej. Moi drodzy, moim rozmówcą jest oczywiście Svensson. Czy wolisz, żebym zwracał się do ciebie, Damian? Jaką wolisz formę przedstawiania ciebie? Damian mówi do mnie naprawdę jakoś garstka ludzi, więc zdecydowanie Svensson. Okej, dobra. Na pewno nie Svensson. nie Stefansson. Jak ostatnim razem ciebie nazywałem Stefansson. Oczywiście ja za to przepraszam, za przekręcenie. Przekręcenie twojego nika. Nika Ksyf. Nic się nie stało, miałem niezły ubaw z tego. Okej, więc będę zwracał się do ciebie, Svensson. Bardzo cieszy mnie, że pomimo jakichś tam swoich spraw prywatnych znalazłeś czas i ochotę na porozmawianie z Markulusem, czyli ze mną, podczas audycji Rozmowy w Krypcie. I może tak zacznę z wysokiego C. Ostatnia wasza płyta Commitment to Suicide, patrząc na okładkę, dotyczy tematycznie spraw cywilizacyjnych, jak i patologii, które prowadzą do degeneracji ludzkości. Czy dobrze odczytałem przesłanie, czy może lepiej zapytam wprost, co autor miał na myśli? Bo jednak ta okładka tak sugeruje takie mój punkt widzenia. No ale oddaję ci głos, może ty sam dookreślisz, czy ja się nie pomyliłem, czy byłem być może chociaż blisko. No muszę powiedzieć, że nie pomyliłeś się, bardzo dobrze odczytałeś przesłanie najnowszego albumu. Treść tego albumu najlepiej opisuje tytuł płyty, który wystarczy, że go wytłumaczę i będzie wszystko jasne, mianowicie z Commitment to Suicide, z czego część tego tytułu jest w nawiasie. Gdy wywalimy zawartość nawiasu, tworzy nam się zwrot Commit Suicide, który po prostu znaczy po polsku popełnić samobójstwo. A gdy dołączymy zawartość nawiasu, wychodzi commitment to suicide, czyli zaangażowanie w samobójstwo. Co chcemy przez ten tytuł powiedzieć? Chodzi o to, że ludzie w dzisiejszych czasach bardzo właśnie niestety się w to samobójstwo angażują na zasadzie nie walczą o siebie psychicznie i nie walczą o siebie fizycznie, ponieważ no, życie nie jest łatwe i trzeba naprawdę dużo zaciętości i dużo samozaparcia, aby godnie przez to życie przejść, nie dać się zniszczyć jakimś tam, no po prostu niedogodnościom życiowym. Niestety ludzie coraz rzadziej o siebie walczą, coraz częściej uciekają w patologie, w używki, coraz częściej stają się niemi na to, co się dzieje wokół nich i takie jest główne przesłanie Commitment to Suicide, zarówno przez tytuł płyty, jak i przez okładkę. Tak jak zauważyłeś, na okładce widzimy księdza, który wiadomo co robi, widzimy grubasa obrzedającego się, widzimy człowieka wstrzykującego sobie coś w żyły, no a na środku nasz tak zwany panolek sfrustrowany całą tą sytuacją, którą widzi. No okej, okay. No to ja tak możeczkę, troszeczkę może jakoś podrążę ten temat, jeżeli pozwolisz. Nie ma sprawy. Co właśnie sprawia, że
Można powiedzieć, ja jestem z tego pokolenia takiego starszego, gdzie my nie mieliśmy takiego rozprzężenia, tak jak można by to nazwać teraz, że wychodziliśmy na podwórko, ciężko było nas w ogóle zagonić do domu, mama czy ojciec krzyczał przez okno, zaraz mamo. Teraz ta sytuacja trochę się zmieniła, bardziej może skomercjalizowała, zmaterializowała. Czy może ten taki styl życia konsumpcyjnego jest takim powodem tego właśnie obrazu, który przedstawiacie na okładce swojego longplaya i to, o czym powiedziałeś? A jak ty to się na to zapatrujesz? No, nie będę cię pytał o wiek, chociaż mógłbym zapytać, z którego rocznika jesteś, bo kobietą nie jesteś, chyba wstydu nie będzie. Nie będzie żadnego wstydu. Myślę, że jesteśmy w podobnych czasach urodzeni. Ja jestem rocznik 82, więc doznałem tego, co właśnie ty mówiłeś, że rodzice musieli mnie z samego zgarniać z podwórka, dzieciństwo spędzone na podwórku, bijatyki w piaskownicy i tak dalej, i tak dalej. Czy wiesz co, nie chcę, żebym tutaj teraz został odebrany jako tak zwany boomer i mówił, że kiedyś to było, teraz nie jest, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów. Każdy czas, czy to były 80 lata, czy to były 60, których osobiście nie pamiętam, ale no, historią się interesuję, czy to jest teraz. Każde czasy mają swój plus i swój minus. Każde czasy są tymi czasami, gdzie jakiś tam progres się dzieje i coś idzie do przodu i z czego co wynika coś dobrego i wynika coś złego, więc to nie jest wcale, że teraz jest tak źle, a wtedy było tak dobrze. I pomijam temat wiadomo jaki, czyli COVID-a, nie? Bo to na to nie będę w ogóle wchodzić. Nie, no akurat to akurat nie było moim pytaniem, tak więc COVID pozostawiamy na boku. Także z pewnością życie dzisiejsze jest znacznie szybsze i znacznie bardziej zwariowane. I czy człowiek sobie z tym radzi? No obawiam się, że nie, ale trzeba, tak jak jest tutaj z przesłaniem naszej płyty, trzeba o siebie walczyć. No właśnie, czy zauważyłeś właśnie w tych czasach, tych nowożytnych, w których przyszło nam żyć, że jest takie jakby alienowanie się jednego człowieka od drugiego, nie ma takiego, no oczywiście ja nie mówię o takich skrajnych sytuacjach, kiedy jest na przykład wojna, czy klęska żywiołowa, czy jakaś tragedia narodowa, że wtedy wszyscy się łączą, wtedy wszyscy są braćmi, etc., etc., że teraz jakoś tak ludzie zamykają się w swoich domach, gdzieś w swoich prywatnych przestrzeniach. Czy takie właśnie było przesłanie na waszej płycie, że właśnie takie spojrzenie na ten właśnie taki problem jakby alienacji, samotności? Alienacji też, jednak głównym przesłaniem było to ten konsumpcjonizm, ten egoizm generalnie i ten brak walki o samego siebie, bo jeśli człowiekowi jest dobrze w domu, samemu, i on sobie tam siedzi i nie potrzebuje towarzystwa, a jak wychodzi na zewnątrz i go towarzystwo męczy, i go wprowadza jakiś zły stan i tak dalej, i tak dalej, no to niech ten człowiek siedzi w tym domu i się alienuje. Tutaj nie będziemy świata zbawiać, ani ludzi nakłaniać do tego, że kontaktujcie się i wychodźcie do innych. Po prostu chodzić z przesłaniem o tę płytę, że no jest źle, ale trzeba dbać o siebie i trzeba walczyć o siebie. I ty nie w sensie, nie ty Markulusie, tylko ty jako odbiorca muzyki, sam musisz wiedzieć, co jest dla ciebie lepsze i o to walcz. No i super. I właśnie taki pierwiastek pozytywizmu pojawił się podczas pierwszego pytania, które być może wydało się słuchaczom takie przybijające, przygnębiające, ale po prostu czasem trzeba rano wstać, otworzyć okno, nawet jak jest pochmurno, się uśmiechnąć do słoneczka, które gdzieś tam za chmurami. No dobrze, tak więc, no okej, okay. Jeżeli coś chcesz dopowiedzieć, to bardzo proszę. Pragnę właśnie nadmienić w tym momencie, że masz do czynienia z bardzo pozytywnymi ludźmi, zadowolonymi. Dziękuję ci bardzo, zadowolonymi z życia. I właśnie w Commitment to Suicide chodzi o to, że no jest źle i ta płyta przedstawia złe rzeczy, ale chcemy, żeby był taki jakiś pierwiastek nadziei na końcu w tym wszystkim. No i miejmy. Żeby było takie poczucie właśnie, że
pamiętajcie o tym, że wcale nie jest aż tak źle i jest to światełko na końcu tunelu. I no, nie mówię o śmierci, po prostu jest światełko na końcu tunelu. No ja to spuentuję w swój sposób, do którego już przyzwyczaiłem słuchaczy Radio Rec, że nigdy nie jest tak źle, żeby nie mogło być gorzej i nigdy nie jest tak dobrze, żeby nie mogło być lepiej. A ten optymistyczne światełko w tunelu, oby to nie była lampka pijanego dróżnika. No to tak, oczywiście, ja staram się wszelkie audycje prowadzić na takiej troszkę zasadzie bardziej właśnie tak jak właśnie rozmawialiśmy o tym, o pierwiastku takim sympatycznym, żeby to nie było takie tekturowe, sztywne, a bardziej na luzie. Mam nadzieję, że naczelny za to łbami nie urwie i będę mógł dalej dla was prezentować swoje audycje. Dobrze, Svensson, skoro już tą pierwszą turę mamy za sobą i druga płyta Nihilist jest również do wygrania w dzisiejszym konkursie. Nihilist, nihilist z łaciny to jest coś w stylu unicestwić, nihilist, czyli no to może ty to już bardziej to precyzyjnie wyjaśnisz, ale ja skupię się bardziej na pytaniu. Na chwilę może zatrzymamy się przy tej wspomnianej płycie, która jest poprzednią płytą. Obrazowo jest jakby przed smakiem najnowszej, czy zupełnie jest o czymś innym? No chodzi mi o podobieństwo grafiki na okładce płyty. Tam też są ludzie na palach, na krzyżach, czyli ta najnowsza płyta jest jakby takim nawiązaniem, jakby kontynuacją. Chodzi mi o przekaz do słuchacza, bo raczej styl grania chyba raczej się nie zmienił na poprzedniej płycie, jak i na najnowszej. Styl grania, no muszę przyznać, że był trochę inny. Może zacznę od samego początku i bardzo się streszczę. Gdy zakładaliśmy zespół w 2001, to bardziej kierowaliśmy się w kierunku mikstury death metalu z grindcorem i w tym trwaliśmy. I zawsze jakoś przez te wszystkie lata ten element death metalu, brutalnego death metalu u nas przeważał, a gdy wydaliśmy nasz piąty album Nihilist, właśnie ten, o którym teraz rozmawiamy, albo będę poprawnie wypowiadał Nihilist, to skierowaliśmy się zdecydowanie bardziej w kierunku już tych elementów grindcore'owych, które zawsze w nas były, ale były w tym mniejszym pierwiastku. Na tym albumie to był taki pierwszy album, w którym dominuje grindcore, a brutalny death metal został trochę zepchnięty na drugi plan. Nie został wyrzucony do śmieci, tylko zepchnięty na drugi plan. Muzycznie ona się trochę różni. Jeśli chodzi o moje własne odczucia, to ona różni się przede wszystkim brzmieniem. Na Nihilist postawiliśmy na takie brzmienie, ja bym to nazwał sopranowe, jest więcej góry, bardziej to tak jak było się iskry wylatywały z głośników i coś w tym stylu, a Commitment to Suicide, czyli nasz najnowszy album, szósty, już postawiliśmy bardziej na brzmienie takie zbasowane. Ja jestem w ogóle fanem brzmień wychodzących ze studia Morrisound na Tampie, na Florydzie w latach 90. Takie brzmienia jak Scott Burns robił i właśnie mi zależało, żeby zrobić brzmienie skierowane podobne właśnie w takim klimacie, więc tutaj jeśli chodzi o brzmienie i muzykę, jest trochę różnica, tym bardziej, że na Nio jest 17 numerów, a na Commitment Suicide jest 27, z czego obydwa te albumy mają ten sam czas trwania, czyli około 3 godziny, więc tu jest jeszcze ta różnica. Co do samej okładki, no muszą być podobieństwa, ponieważ robiła to ta sama osoba, więc no, ręki nie oszukasz. Tak. Ale nie chodzi mi, przepraszam Svensson, że ci wchodzę w słowo, nie chodzi mi o kreskę, bo kreska bardzo mi się podoba, ja troszeczkę też grafiką się zajmowałem swojego czasu, kreska bardzo mi się podoba, jest miękka, nie jest taka szarpana, typowo grind hardkorowa, są takie delikatne pociągnięcia kreski, ale chodzi o wizualizację. Ja będę mówił jednak w języku polskim, bo nie znam tak dobrze i nie umiem akcentować po angielsku, tak jak ty to pięknie powiedziałeś. Na płycie Nihilist są osoby na krzyżach, takie jakby
apokaliptyczność, jakby nawiązanie do śmierci Chrystusa, a na tej najnowszej już właśnie tak jak wspominałeś, te nasze tak jakby konsumpcyjne grzechy główne, obżartość i te etc., etc. Chodzi mi o zbieżność, czy nihilizm był takim jakby poprzednikiem tego wizualnie, co pokazaliście na najnowszym wydaniu. Ciekawostka taka, tych trzech na krzyżu to jesteśmy my. Zasłużyliście tak? Sobie? No na to wygląda, bo jesteśmy bezbożni, nie? Aha. A co do zawartości tekstów na My List w kontekście zawartości do najnowszej płyty, wtedy grał jeszcze z nami Piotr Wisiewski, nasz poprzedni basisto-wokalista, i on był bardzo skierowany na teksty bazujące na książce i na filmie Fight Club, czyli Podziemny Krąg. Okay. One dużo traktują o tym, jak bardzo człowiek jest przywiązany do rzeczy materialnych i jak bardzo nie potrafi się od nich uwolnić i jak bardzo one definiują go jako człowieka, i gdyby on je stracił, to by po prostu świat mu się zawalił. Bardzo ciekawa tematyka. Ja tam napisałem chyba tylko dwa teksty na ten album. W większości pisał Lukas, nasz perkusista, oraz Piotr, były basista. No i to by było w sumie na tyle. Nie wiem, coś jeszcze chciałem dodać, ale pewnie mi się zaraz przypomni. Okej, Svensson, ale właśnie, ja też takie fapoba to jest taki szacunek, a fopa to jest właśnie przeciwieństwo tego. Zrobiłem takie fopa, bo na początku wywiadu nawet nie zapytałem ciebie o skład zespołu. Może właśnie powiedz, kto z tobą współtworzy wasz zespół, no bo jednak chłopaki są dzisiaj nieobecni, a to bardzo, bardzo wielka szkoda, ale wypadałoby też wymienić, bo sam Svensson nie gra w Humor Suffer. Tak więc może przypomnij, kto wraz z tobą tworzy wasz zespół. Oczywiście. I właśnie mi się przypomniało, co miałem dopowiedzieć odnośnie tego Fight Club Podziemnego Krągu. Nawet na płycie Nihil List jest utwór, który tytułuje się Tyler Durden, czyli to jest imię i nazwisko postaci, którą grał Brad Pitt. Teraz właśnie chciałem tylko to dopowiedzieć, co wcześniej zapomniałem. A w skład Humor Suffer ja na gitarze i na wokalu, Svensson Bednarski, kłaniam się, na basie i na wokalu Sławek Kocikowski, Sławas, oraz na bębnach i na wokalu również, bo na płycie najnowszej wokaluje Łukasz Żółkowski, Lukas. No i bardzo pozdrawiamy chłopaków, jeżeli nas słuchają, to awe od Markulusa z Radio Rek. No i Svensson, ja jeszcze ciebie nie wypuszczę, bo po tym pytaniu chciałbym zagrać dwa, bo wasze kawałki są króciutkie, to dwa kawałeczki bym puścił dla słuchaczy, z najnowszej płyty oczywiście, żeby posłuchali. I tutaj w trakcie naszej rozmowy przychodzą do mnie pytania. Jedno pytanie mam od naczelnego, tak więc mam nadzieję, że odpowiesz, bo naczelny mi tam premię kwartalną obetnie, jeżeli się nie dopytam. I Gregor, nasz naczelny Gregor, pyta w taki sposób. Dlaczego wybrałeś gitarę 9, a nie 6-strunową? To była naturalna ewolucja. Gdy zaczynaliśmy w 2001 roku, to oczywiście zaczynałem od 6-strunowej gitary. Potem 3 lata później udało mi się wyrywać 7-strunową. I miałem taką tendencję, że jak zaczęło się od tej 6 i już ją przestrajałem coraz niżej w kierunku 7-strunowej. To dostałem 7, no to automatycznie zacząłem ją przestrajać jeszcze niżej w kierunku 8-strunowej. Potem Ibanez Guitars zrobiło gitary 8-strunowe, więc zakupiłem sobie, to był 2008 rok. I muszę przyznać, że akurat w tym przypadku długo grałem właśnie w tym standardowym 8-strunowym strojeniu, a potem jakoś w okolicy 2014 zaczęły mi się pojawiać filmiki na YouTubie, że wprowadzono 9-strunowe gitary i od razu mnie to urzekło i już od razu 8 przestroiłem do 9-strunowej gitary, więc
naturalną kolejnością musiało być to, że w końcu dziewiątka musiała wpaść w moje ręce. Dobrze. Ja... Cały czas moi koledzy z zespołu się wypytują, a jak będzie dziesiątka, to kupisz? Ja mówię, nie wiem, zobaczymy. Z tego co wiem, jeżeli się nie mylę, to hawajska ma 12, to czyli jeszcze jakiś tam próg masz do przeskoczenia. No, ale tak, generalnie mam nadzieję, że jako 70-latek już będę napierdzielał na harfie. No? To będzie na pewno będzie ciekawe. Na harfie, wyobrażasz to sobie? A czemu nie? No to teraz zespoły bardzo, bardzo eksperymentują, różne wprowadzają instrumenty muzyczne do swoich składów, tak więc harfa też mogłaby się po raz pierwszy pojawić w Death Grindcore. No mam nadzieję, że struny nie będą z drutu kolczastego. To tak więc chyba te pytanie zostało wyczerpane, to premia kwartalna już będzie, ja się z tego cieszę. Ja oczywiście przy okazji witam nowo dochodzących słuchaczy, jak również tutaj pod plakatem. Ja przepraszam, tak może zrobię troszeczkę prywaty, Svensson, mam nadzieję, że mi wybaczysz, no bo po prostu w trakcie rozmowy ja też śledzę, co się dzieje pod naszym plakatem dyskusyjnym, no i wypadałoby przywitać słuchaczy, którzy też słuchają naszego wywiadu. Czyli witam Norberta, witam Paulinę Marcina, witam Asię przez 4S i O zamknięte, która jest też również z Bydgoszczy, bo oczywiście Unborn Suffering pochodzi z Bydgoszczy. Tak więc, że twoja ziemianka, może tak to powiem. Witam Wojtka Hienę, który jest tutaj niedaleko mnie w Krzyżakowie, czyli w Niemczech. Witam Jarosława, no i witam wszystkich zgromadzonych po drugiej stronie kabelka, Ave Alesem. Pozdrawiam was, Markul z Radia Rek, a ja rozmawiam z gitarzystą, wokalistą Svenssonem z kapeli Unborn Suffer. Tak więc Svensson, nie rozłączaj się, broń cię Panie Boże, nie rozłączaj się. Broń kto, co ty do mnie mówisz? Jaki by to nie był Bóg, ja za chwileczkę zaprezentuję dwa utwory, my pozostaniemy sobie poza anteną, my po tych dwóch utworkach ponownie wrócimy do wywiadu. Tak więc pierwszy utwór, który wam zaprezentuję, jeden z nielicznych utworów, bo jest ich 27 na tej płycie, Urban Suffer Obscurity, tak więc posłuchajmy, co chłopaki wyczyniają na swojej płycie. Moi kochani, ja przepraszam, tutaj Svensson mi poza anteną powiedział, że to jest utwór z płyty Nihilist, nie z najnowszej, czyli z poprzedniej. To taka korekta. We'll be right back.
No i posłuchaliśmy pierwszego utworu Unborn Suffer z poprzedniej płyty Nihilist, a już teraz bez pomyłki, prawdopodobnie bez pomyłki, poleci kolejny utwór Unborn Suffer Cardboard Box. Utwór też będzie króciutki, no bo 27 utworów i w przeciągu pół godziny wyśpiewać to jest naprawdę coś niebywałego. Tak więc kolejny utwór Unborn Suffer Cardboard Box i za chwileczkę wracamy znowu do wywiadu. No i moi kochani, znowu jesteśmy na antenie, Svensson nie uciekł, nie wystraszył się, jest cały czas z nami. Svensson, jesteś? Potwierdź. Owszem, jestem, nie uciekłem. Czyli jest, okej. Okay. Moi drodzy, tak jak wam w plakacie pisałem, są do wygrania dwie płyty naszego dzisiejszego gościa, Unborn Suffer. Jedna płyta, która jest płytą ostatnią, nosząca tytuł, a oczywiście ja go przekręcę, Commemento Suicide oraz... To ty zapowiedz właśnie te płyty, będzie tak, będzie dla mnie łatwiej. Jasne. Do wygrania są dwa nasze ostatnie albumy. Najnowszy Commitment to Suicide, szósty album wydany w zeszłym roku w czerwcu oraz poprzedni album Nihilist wydany w lutym 2016 roku. Super. Dzięki za pomoc. I teraz tak, moi drodzy, szybciutko bierzcie sobie karteczkę, długopisik pod plakatem i w pierwszym moim poście macie podany numer telefonu. Ja go jeszcze raz przypomnę. Plus 48 536 191 983 plus 48 536 191 983. Ja specjalnie kupiłem sobie polską kartę, żeby was nie naciągać na koszty, żebyście nie musieli dzwonić na niemiecką kartę, tak więc mam nadzieję, że skorzystacie z tego, że będziecie mieli połączenie krajowe. Za chwileczkę ja poproszę Svenssona, żeby zadał pytanie konkursowe i dwie pierwsze osoby, które zadzwonią, odpowiedzą prawidłowo na pytanie, wygrają te dwa longplaye. Pierwsza osoba będzie mogła sobie wybrać, czy chce płytę piątą, czyli tą starszą, czy chce płytę najnowszą, szóstą. Ja wam powiem, kiedy zacznę czekać na wasze telefony. Na razie poleci pytanie, dam wam troszeczkę czasu, żebyście się zastanowili nad odpowiedzią. A ja już przechodzę właśnie do tej kwestii. Tak więc Svensson, proszę powiedz dla naszych słuchaczy Radia Rek pytanie konkursowe. Pytanie nie będzie proste niestety, ale mamy XXI wiek i Google.com rządzi, więc uwaga, kto był pierwszym wokalistą Unborn Suffer?
nie wokalistą, gitarzystą, nie wokalistą, basistą, tylko wokalistą, samym wokalistą. I uwaga, uwaga, po raz drugi, przyjmuję dwie odpowiedzi, ponieważ pytanie jest podchwytliwe. Także jeśli podacie jedną z dwóch odpowiedzi, o której myślę, to macie zaakceptowane. Okej, okay. Czyli Svensson, jeszcze raz powtórz pytanie, tak na spokojnie, żeby jeszcze słuchacze mogli sobie to jeszcze raz przetrawić. Kto jest pierwszym, kto był pierwszym wokalistą Andrew Safer, ale wokalistą, nie wokalistą gitarzystą, nie wokalistą basistą, tylko samym wokalistą. Czyli chodzi o człowieka, który tylko śpiewa, krzyczy, wiszczy, wrzeszczy, jak to zwał, tak zwał? Frontman tak zwany. Tak zwany frontman, tak zwany frontman, który nie ma żadnego instrumentu oprócz swoich strun głosowych. Kto był, tak więc wy drodzy słuchacze, zastanawiajcie się nad poprawną odpowiedzią. Ja powiem kiedy będę czekał na wasze telefony. Jeszcze raz podam numer telefonu: plus 48 536 191 983. A ja do Svenssona mam kolejne pytanie. Macie też w swoim dorobku DVD, czyli coś na zasadzie filmowego dorobku. Co można na nim zobaczyć i posłuchać? Czy pojawia się też Suffocation, z którym występowaliście wspólnie? To takie już moje prywatne śledztwo, bo wiem, że nasz rozmówca występował razem na scenie z Suffocation. A o Suffocation przy ich utworze troszkę wspomnę, ale pytanie właśnie, co można zobaczyć na krążku DVD? No niestety to DVD nie jest na krążku, ponieważ walczyliśmy latami, aby wydać się w formie fizycznej. Nikt nie był tym zainteresowany, dostawaliśmy zewsząd informacje, że jest to przebrzmiały format, no i prawda jest taka, że no jest w tym dużo prawdy, że się tak wyrażę. Więc gdy wybuchła pandemia i był pierwszy lockdown, to postanowiliśmy zawartość tego DVD udostępnić za darmo na naszym kanale YouTube. Na tym DVD, no będę tak to nazywał, można obejrzeć występ z naszego 15-lecia nagranego w Estrada Stage Bar w grudniu 2016 roku. Godzinny występ, goście też tam występowali wspólnie z nami, oraz można obejrzeć film dokumentalny o nas zrobiony przez bydgoskiego dziennikarza. Nie ma tam nic związanego z Suffocation, ponieważ Suffocation graliśmy 4 lata wcześniej, także odstęp czasowy jest ogromny i nie ma tutaj związku. Aha, czyli ja trafiłem kulą w płot, no ale tak czy siak Suffocation pojawi się na naszej antenie, posłuchamy sobie. Czyli jedyna opcja to po prostu szukać tego nagrania na kanale YouTube. A ja przypomnę, że Unbrue Saffron pogrywa już, dobrze mówię, 20 lat, tak? 2001 rok. 2005. W grudniu tego roku będzie 20-lecie nasze. Wow. Szapoba w waszą stronę. Oczywiście, że tak długo utrzymujecie się na scenie, to bardzo cieszy, bo sporo zespołów się rozpada. A właśnie, no to skoro gracie już tyle lat, jak spostrzegacie, jak się ta scena grind, hardcore, deadcore się rozwijała od czasów, kiedy zaczynaliście, no i tak do chwili obecnej? Generalnie scena grindcore'owa nie była nigdy aż tak bardzo popularna w Polsce. Oczywiście nie chcę tutaj teraz szerzyć jakiegoś bluźnierstwa, że nikt tego nie zna, nikt tego nie słucha. Nie, oczywiście, że są i byli byli słuchacze, były i są też legendarne kapele polskie, które podbijały świat. No, wystarczy wspomnieć o Bad Infection, co ja mu spoczywał w pokoju. Ale jak się rozwijał ten styl, muszę ci powiedzieć, że
moim osobistym zdaniem grindcore jeszcze te 20-30 lat temu był postrzegany jako zwykły hałas. A w dzisiejszych czasach naprawdę jest już tyle odmian samego grindcora i są one tak moim zdaniem artystyczne, mają tak podejście takie artystyczne do swojej muzyki, że muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem, jak ten styl się rozwinął. Nie można, nie trzeba dalej szukać jak najnowszy album, albo nawet chociażby poprzedni album Napalm Death, albo ostatnie dokonania Brutal Truth, które też naprawdę zaskakiwały swoim stylem. Także pomimo nie bycia jakoś bardzo popularnym stylem muzycznym, fani przez te wszystkie lata, tak ja to postrzegam, są bardzo, bardzo wierni temu stylowi. Bardzo wierni. Niestety niektórzy są tak wierni, że uważają się już za jakiś, jakby to powiedzieć, za elitę. O, bardzo nie lubię tego określenia, ale uważają się za elitę, którą tak naprawdę nie są, bo nie można się uważać za elitę tylko dlatego, że słuchacie jakiegoś gatunku muzycznego. No, ale mniej więcej ja jestem pod wrażeniem rozwoju tego stylu. No, ja powiem szczerze, że właśnie deathcore, grindcore, hardcore właśnie lata 90. triumfował swoje jakieś wzniosłe takie triumfy. Dużo ludzi się tym zarażało, w sposób pozytywny oczywiście zarażało się muzycznie, nie jako epidemia. Do tego tematu jeszcze troszeczkę potem wrócę w swoim wywiadzie, jeżeli Alzheimer się nie odezwie i nie zapomnę. Ale jednak jeszcze drąży mnie jedna myśl. Jednak, tak jak czytałem o Was troszeczkę przed wywiadem, jednak to nie koniec kariery wizualnej Ambrose Suffer. Wzięliście też udział w tribute dla Napalm Death, czyli dla, można powiedzieć, ikony tego stylu muzycznego. Chyba nie muszę ich reklamować. W jaki sposób w ogóle doszło do tego, czy otrzymaliście zaproszenie, czy może sami w jakiś sposób tylko Wam znany tam się znaleźliście, no i kto oprócz Was jeszcze w tym zdarzeniu, w tym święcie występował? Więc tribute wydała wytwórnia The Hills Are Dead. Oni w ogóle specjalizują się właśnie w tributach. Bardzo dużo tributów wydają. Obecnie mają w przygotowaniu jakieś tam kolejne, chyba były jakieś Misfits albo coś tam, już teraz ci nie powiem. W każdym razie wymyślili sobie, że wydadzą tribute nie tak naprawdę nie dla Napalm Death, tylko tribute dla albumu Scum Napalm Death, czyli ich debiutanckiego albumu. No tak, pierwszy album na Napalm Death. Tak, tak, dokładnie. Więc wymyślili tak, że jeden zespół bierze jeden numer z albumu i tak cały album zostanie skoverowany. Jeden numer przypadał na jeden zespół. No i dostaliśmy zaproszenie. W momencie bycia zaproszonym już niestety te największe hiciory były pozabierane, przynajmniej większość z nich były pozabierane. I z początku miał być utwór Control, bodajże piąty numer na płycie i jego chcieliśmy, ale po chwili się okazało, że Control też jest wzięty, więc padło na Siege of Power i muszę ci powiedzieć, że jestem bardzo z tego zadowolony, ponieważ Siege of Power jest najdłuższym numerem na Scum, więc teoretycznie procentowo najwięcej na tribucie dla Napalm Death jest Ambrose Suffer. Jeśli chodzi o inne zespoły, które wzięły udział, no to muszę nadmienić przyjaciół i znajomych z zaprzyjaźnionych kapel, którzy też wzięli udział w tym tribucie, mianowicie Mass Insanity. Pozdrawiam serdecznie, bardzo lubię chłopaków. Wykonali utwór chyba Human Garbage, jeśli pamiętam, tak? I Fetus wykonali Sacrifice, jeśli dobrze pamiętam. A poza nimi był jeszcze Agatocles, był Axis of Despair, a resztę zespołów musisz mi wybaczyć, już nie pamiętam. No bo tam jest w końcu 30 numerów, więc musiałbym 30 numerów. No to na pewno to ciężko by było spamiętać, ale no to jest, powiem szczerze, że jest naprawdę chyba takim wyróżnieniem, moim zdaniem byłoby to dla mnie, gdyby ktoś mi coś takiego zaproponował, byłoby to dla mnie wyróżnieniem. Ja byłem w niebo wzięty, bo to było zawsze jakimś takim moim marzeniem. Już na debiucie Ambrose Suffer coverowaliśmy na Napalm Death,
ale skowraliśmy utwór Dead, który, no, który trwa 4 sekundy, także no, za dużo się nie nagraliśmy. Na no, no, to faktycznie, no, 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 cover był dość szybki. Lat, tak, musiało minąć tyle lat, że udało nam się w końcu, mi się udało przede wszystkim. Osobiste spełnienie. Ja przygotowałem troszkę dłuższy wasz numer, czyli 6-sekundowy, ale o tym numerze to troszeczkę potem, jak go puszczę. Dobrze, no to czyli kwestie tego mamy już za sobą. Czyli zrobiliście bardzo fajną rzecz, poszliście w świat, świat się o was dowiedział i chwała wam za to. A, no dobrze, ale tak zapytam prywatnie, czy Napalm Death w jakiś sposób wam podziękował za ten udział, czy to było po prostu ogólnie dla wydawcy i dla wszystkich zespołów, które wystąpiły? To druga opcja, to było dla wydawcy i dla wszystkich zespołów także. Aha, okej. Okay. Nie było raczej podziękowań, nie, nic z tych rzeczy. Dobra. To ja teraz tak, zanim przejdę do kolejnego pytania, no to może też zrobimy taką króciutką pauzę, znaczy króciutką, no ciutkę dłuższą pauzę, bo 6-7-minutową, zaprezentuję dla słuchaczy dwa kawałki, właśnie wymieniany wcześniej Suffocation, o którym myślałem, że właśnie się pojawił z wami, ale się nie pojawił, grałem się z nim wcześniej. Amerykański zespół wykonujący techniczny death metal zaliczany do prekursorów gatunku. Powstał w 1988 roku na Long Island w New York. Zespół od 1998 roku nagrał pozytywnie oceniane przez krytyków muzycznych 3 albumy studyjne, po czym został rozwiązany. W 2002 roku grupa wznowiła działalność, wydany w 2009 roku 6 album Suffocation Blood Oath zadebiutował na 135. miejscu listy Billboard 200. Tak więc, drodzy słuchacze Radio Rek, zapraszam was na utwór Suffocation, który nosi tytuł Abomination Reborn. Tak więc troszeczkę muzyki, abyśmy was tutaj nie zanudzili swoim gadaniem. Power of these.
Posłuchaliśmy Suffocation, a teraz utwór, o którym rozmawialiśmy, czyli Tribute Napalm Death z pierwszej płyty Scum. I utwór, który zagrał, cover oczywiście utworu zagrał nasz dzisiejszy rozmówca Svensson razem z zespołem Unborn Suffer. Jest to Sick of Power, Napalm Death z roku 87 z płyty Scum. Tak więc zapraszam, posłuchajcie, jak chłopaki poradzili sobie z coverem na tym tribucie. Zamknij okna. Zaryguj drzwi. Przygotuj się na przerażającą podróż w świat oszałamiającego koszmaru. Hello, kiddies. Forever. Are you ready to rock and roll? Rozmowa kontrolowana. Żyj z przerażeniem. Daj się ponieść opowieścią skrypty, których nigdy nie zapomnisz. Choćbyś nawet próbował. Rozmowa kontrolowana.
bolt your window. Zamknij okna. Zaryglij drzwi. Przygotuj się na przerażającą podróż w świat oszałamiającego koszmaru. Hello, kitty. No u nas oczywiście rozmowa jest niekontrolowana. Rozmawiamy sobie ze Svenssonem na luzie. Tak jak słyszycie, ja przypominam, numer telefonu na konkurs plus 48 5336 191 983 plus 48 536 191 983. I przypominam pytanie, które zadał Svensson. Kto był, nie kto jest, tylko kto był pierwszym wokalistą Ubon Suffer, samym wokalistą, czyli frontmanem, człowiekiem, który krzyczał, ryczał, wiszczał, śpiewał do mikrofonu, do patyka z sitkiem inaczej mówiąc, nie grając na żadnym instrumencie. Jeszcze macie parę chwil na zastanowienie się. Ja teraz powrócę do wywiadu i potem włączę telefon i będę czekał na wasze odpowiedzi. Okej, Svensson. Ja tutaj już wyłączam podkład, żeby było ciebie dobrze słychać. Mam nadzieję, że ogólnie odsłuch jest dobry. Nie mam tutaj żadnych informacji, że coś... Odsłuch jest dobry, ale powiem ci, że mówię, że są rozmowy niekontrolowane, a ja się obawiam, że PiS słucha, nie? No trudno, niech namierzają najwyżej po IP i a potem będziemy się zastanawiać, co będziemy robić dalej. A właśnie, tutaj Gregor zaprezentował galerię Svenssona pod naszym plakatem dyskusyjnym, jak to wygląda nasz dzisiejszy rozmówca. Ja teraz mam takie pytanie w kwestii może, jakby to powiedzieć, no bardziej troszeczkę może biznesowej. Samo przez się ciśnie się na usta pytanie. Dwa albumy wydaliście w Rosji, potem w Japonii, potem w końcu polska stajnia, czyli patriotyzm lokalny wziął górę, czy może nie wziął górę, może to podyktowane było czymś innym. Polskie stajnie, które wydały Ubon Suffer, to jest Infernum Media, a kolejną stajnią była Self Muddy God Records. Czy pozostajecie już pod skrzydłami polskich wydawców, czy marzy wam się jakaś poważna zachodnia wytwórnia muzyczna? No marzyć się marzy, no tak samo jak się marzą limuzyny, czerwona droga przed tobą i tak dalej, ale no bo realistami i tak cieszymy się z tego, co mamy. Na początku naszej twórczości pierwszy ten album na przykład wydaliśmy bez wytwórni własnym sumptem. Dopiero potem szukaliśmy lokalnie, w sensie w Polsce. No niestety nikt nie był zainteresowany wydaniem nas, więc dlatego jest Disruptive Created i The Secret Ritual to Bitrate, czyli dwójka i trójka były wydane w Soul Flash Collector w rosyjskiej wytwórni. Potem dalej uderzaliśmy do polskich wydawców, do Mad Lion, do właśnie wspomnianego Self-Made God, ale nadal nie mogliśmy się przebić, więc Ubon Suffer, nasz czwarty album o takim tytule, był wydany w japońskim Ghastly Music. I dopiero podczas nagrania na list i wysłania tego do Self-Made God dostaliśmy okejkę od właściciela Self-Made God, powiedział, że no dobra, faktycznie teraz ta muzyka do mnie przemawia, tutaj ustalimy warunki, no i zostaliśmy wydani. A przy okazji jeszcze Infernum Media akurat wtedy się formowało, teraz są w stanie zamrożenia, pauzy, wtedy się formowało i my mieliśmy takie, wiesz, niewydane fizycznie epki, splity, album koncertowy,
I oni postanowili właśnie to zsumować na jeden krążek i też to wydać. No i najnowszy album Commitment to Suicide też jest wydany pod ten Self-Made God. Także tak to wyglądało. Bardzo chcieliśmy od początku być w polskiej stalni, ale musieliśmy czekać na swoją kolej, w końcu się udało. No ale ja tak właśnie jeszcze pobujam ciebie w obłokach, w oparach absurdu, bo nie wiadomo co kogo może spotkać na drodze życia. Jaką wymarzyliście sobie w ten sposób, w jaką stajnię muzyczną sobie wymarzyliście właśnie, może właśnie ze stajni zachodnich? Znaczy, widzisz, to są jakieś takie... Mrzonki? No, ja rozumiem, że marzenia trzeba spełniać, ale też trzeba mieć głowę na karku i nie dać się pochłonąć tym marzeniom, żeby szybko cię nie spotkało jakieś zniechęcenie, że cię celuje tylko, aby wyjadał mnie Relapse Records i albo Relapse Records, albo przestaje grać. No to wiadomo, że przestaniesz grać, no bo nie będziesz miał małe szanse dostać do Relapse Records, albo do Nuclear Blast, albo do Roadrunner. To są jakieś takie moje marzenia, ale twardo stąpam po ziemi i wiem, na co mnie stać, wiem, jakie są realia i cieszę się z tego, co mam. Traktuję, że mam szklankę w połowie pełną, a nie w połowie pustą i bycie w stanie Self-Made God bardzo mnie cieszy, bardzo mnie zadowala i czuję się, nawet ci powiem, że czuję się spełniony przez lata, jak Ambrose Affair nie miało wydawcy i jak się to ułaliśmy u tych Rusków, u tych Japończyków, to tak sobie myślałem, kurde, moje miejsce, nasze miejsce jest naprawdę Self-Made God. Czemu oni nas nie chcą? No i w końcu nas zachcieli. Tak czuję się w domu, powiem ci tak szczerze, teraz powiem, czuję się w domu. Czyli tak jak to powiadają, wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Tak. Ja tak dopytam się jeszcze właśnie, bo w rozmowach z zespołami, no prywatnie oczywiście, nikt tego na oficjalnie nie chce mówić, bo wiadomo, że wydawcy gdzieś też może mają swoje jakieś macki. Czy mieliście takie właśnie jakieś naciski od wydawcy, że panowie, słuchajcie, no to może się nie sprawdzić na rynku, no to może zagrajcie troszkę inaczej, może słabiej, może mocniej, może tak, może siak. No to takie, oczywiście jeżeli możesz takie informacje powiedzieć, to bardzo bym był wdzięczny, jeżeli nie, no to nie ma żadnego problemu. Działo się to u nas zawsze trochę inną drogą. To nie działo się taką drogą, że wytwórnia mówiła, ale na następnym albumie ma być to, 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 to i to, tylko raczej było coś na zasadzie nagrajcie album, wyślijcie i wtedy zobaczymy, czy was wydamy, czy nie. Wtedy zobaczymy, czy ten album nam podpasuje, czy nam nie podpasuje. Także nie było żadnej ingerencji w nasz styl muzyczny i w nasz artyzm, tak to nazwijmy, ale wyrażając siebie w pełni, mieliśmy gdzieś z tyłu głowy taki pomyślunek, że no nie wiadomo, czy to może się wytwórni spodobać, także może lepiej nie. Na przykład z początku Commitment to Suicide nie miało mieć 25 numerów, a 27 na CD. Ja miałem pierwotnie taki plan, że by nagrać te 27 numerów, ale przynajmniej 5, jak nie 7, no nie 7, ale tak z 3-5 wrzucić do szuflady, zachować sobie na później. Ale reszta chłopaków no, mocno napierała i przekonała mnie do tego, żeby całą zawartość tego albumu wydać na krążku. I ja miałem obawy, że za dużo serwujemy tak brutalnej muzy na jednym krążku, że to jest za długi czas trwania, powinno być o te 3-4 do 5 numerów krócej. Na szczęście okazało się, że myliłem się i w momencie, gdy dostarczyłem album do wydawcy, to usłyszałem właśnie zdanie: dużo numerów, dłuższy album od poprzedniego, bardzo dobrze, więc tak to działało. Czyli tak, nacisków nie mieliście, mieliście własną nieprzymuszoną wolę. No w sumie 27 numerów, no niby to dużo, no ale wasze numery mniej więcej ograniczają się do 2 minut, czyli no w sumie nie są aż tak jakby zawalające słuchacza, że przesytem muzyki.
Ja bym powiedział, że na commitment to raczej są od minuty do półtora, a masz też kawałki, co mają 40 sekund, co mają 20 sekund i co mają 6 sekund. O właśnie. I teraz masz bardzo, bardzo piękny głos, krystaliczny, nie taki jak na oczywiście wokalu scenicznym. I teraz bardzo, bardzo ciebie czyli czysto. Czyli teraz czysto. Mogę jeszcze robić covery Celine Dion, dobrze. Tak. Oczywiście, jeżeli zrobisz cover Celine Dion, Radio Rec jak najbardziej jako pierwsza stacja internetowa puści, będzie promowała ten cover. Tak więc być może za tym pośrednictwem uda mi się zrobić wywiad z Celine Dion i przyciągnąć nowych słuchaczy do Radia Rec. Okej. Sprawy biznesowe może odłóżmy już na bok, bo już o tym tak dużo rozmawialiśmy, że niektórzy nas posądzą, że to jest jakiś gift bankowy, ekonomiczny czy coś w tym stylu, a nie muzyczny. Porozmawiajmy o muzyce, bo w sumie my bardziej skupiamy się na muzyce, a nie na sprawach jakichś tam ala biznesowych. Jak nazywacie swój koncept twórczy? Dla mnie to jest grindcore death metal. No, co prawda mieszanka wybuchowa, ale może ty jakoś bardziej dookreślisz wasz styl muzyczny. Wiesz co, ja ogólnie uważam, że jesteśmy miksturą brutalnego death metalu i grindcora. Przez ostatnie lata skierowani bardziej na grindcore, ale nadal są mocno słyszalne te elementy brutal death metalu. Mamy też inspiracje, które nie są bezpośrednio słyszalne, ale no na przykład Lukas, nasz perkusista, zasłuchany jest w polskiej muzyce metalowej. Bardzo lubi Wesanie, bardzo lubi Vadera i gdy gramy wspólnie, pomimo grając takie kawałki, ja ciągle słyszę właśnie te smaczki, które on prezentuje w naszych kawałkach i te słuchaczki, które właśnie wynosi ze słuchania tych wcześniej spotkanych kapel. Sławek na przykład, jeśli chodzi o grindcore, słucha trochę innego wydania grindu. Ja jeśli chodzi o grind, uwielbiam Napalm Death i uwielbiam Brutal Truth, a on zdecydowanie na przykład bardziej woli Nasum. Czego ja Nasum tak nie do końca. Niemniej, jeśli chodzi o mnie i o Sławka, naszym wspólnym takim mianownikiem jest Dying Fetus. Nie? Uwielbiamy oboje ten zespół. Także wiele różnych stylów muzycznych się łączy, wrzucamy je do tego gara, kręcimy, mieszamy tą łychą i wychodzi na końcu ta zupa, która nazywa się Albon Suffer. I ogólnie jest to brzmienie Brutal Death Grind wymieszane z grindcorem. Przepraszam, Brutal Death Metal wymieszany z grindcorem. Czyli można powiedzieć, że cały czas eksperymentujecie, nie zamykacie się w jakiejś tam ramce muzycznej? Jak najbardziej. Jakbyś nawet przesłuchał dokładnie najnowszy album, to dwa ostatnie numery, przepraszam, 24 i 25, bo nie liczę tych numerów, które są bonusami na CD, czyli Failed Attempt i Abandon Rate, to są takie kawałki, w których już nie doświadczysz blastów. Abandon Rate jest w ogóle taki trochę noise'owy, a Failed Attempt jest takim bardziej kawałkiem w stylu środkowego Napalm Death, czyli coś takiego jak grali na Fear, Emptiness, Despair, czyli bardziej walcowatego, wolnego, trochę połamanego, także... A riffy na Commitment to Suicide, nawet jak zasiadałem do komponowania tej płyty, to też tak powiem ci, niestandardowo podchodziłem do tego. To nie były takie, że tutaj muszę teraz piłować jak w death metalu, tutaj muszę teraz punkować jak w grindcore, w sensie, tylko tak właśnie nie miałem oporów inspirować się różnymi rzeczami gitarowymi, nawet jakimiś post-hardkorowymi zespołami, czy nawet alternatywnym metalem spod znaku Helmet, czy coś takiego, ale mówię tylko o konstrukcji riffów, nie, że teraz ktoś usłyszy Helmet Bomber Suffer, nie, o to mi chodzi. Chodzi mi po prostu o to, jak podchodziłem do komponowania tego materiału. Czyli po prostu była taka twoja lotna fantazja, co akurat wpadło do głowy, to poszło tak. na palce i potem to wszystko na taśmę. Ja oczywiście z uwagą przesłucham Presspacka, czyli digital materiał. Zrzucę sobie to na USB. Nie wiem, jak mój samochód to wytrzyma, czy lakier mi nie podskakuje podczas jazdy. Mam nadzieję, że będzie ci podskakiwał. No nie mam w wersji fizycznej, także sobie posłucham w wersji digital. Nie ma problemu. No ja przed audycją oczywiście słuchałem wasze numery, żeby mieć jakieś... No i podczas przygotowywania sobie koncepcji
konceptu pytań. No musiałem jakoś w jakiś sposób zapoznać się z waszymi dokonaniami, żeby mniej więcej wiedzieć, o co pytać, a nie tak z głowy, byle co przyszło do głowy, to się zapytałem. No ale fajnie, że nie zamykacie się w żadnych ramach muzycznych, tak więc, drodzy słuchacze, wypatrujcie kolejnych płyt, być może nowe smaczki będą się pojawiały. Dobrze, to jeszcze to tak troszeczkę przy muzyce, no właśnie przy inspiracjach muzycznych. Skąd inspiracje do takiego klimatu? Domniemam, że Napalm Death, SOD wywarły na tobie taką chęć sprawdzenia się w tym rodzaju metalu, no bo akurat nieobecni nie mają głosu, czyli chłopacy, którzy współtworzą z tobą razem Unborn Saffron. Czy wiesz co, SOD, no to raczej nie, bo SOD to od początku był zespół prześmiewczy, tak? To był zespół żart, który po prostu zatrybił i stał się swego rodzaju fenomenem, a nigdy nie chciałem, żeby Unborn Saffron był jakimś tam żartem, aczkolwiek muszę przyznać, że na dwóch ostatnich albumów jest trochę humoru takiego, ale to jest taki czarny humor, tak może jakbym miał to do czegoś przerównać, to może do jakiegoś Anal Cunt, ale nie, no Anal Cunt był znacznie grubszego kalibru. W każdym razie, skąd się wzięło we mnie takie zamiłowanie, takie było pytanie, tak? Tak. Odkąd zacząłem słuchać ciężkiej muzyki, czyli no zacznijmy od tego, jak miałem tam kilka lat i słuchałem Iron Maiden, to zawsze mnie ciągnęło mnie o ten próg dalej. Pamiętam, że po Iron Maiden była ta, no niestety, Metallica, ze wstydem muszę to powiedzieć, ale trudno. Nie, to teraz ja ci przerwę, przepraszam, wejdę ci w pół zdania, bo pierwsze 3-4 płyty Metalliki są zajebiste. Pierwsze lata Metalliki, ja na nich się oczywiście też wychowywałem, ale dla mnie, no ja nie mówię już o późniejszych, bo już potem chłopaki poszli bardziej w komercję, w zarabianie pieniędzy. No w każdym razie potem był Testament i to właśnie było już takim krokiem, co zaczęło mnie kierować w te cięższe klimaty i potem usłyszałem Testament, mówię, co jest dalej? Dobra, jest Patmi Creator i Sodom, nie? Mówię, kurde, i musi być coś dalej. Sepultura, no powiedzmy, że byli zbliżeni, nie? Mówię, musi być coś dalej. No i pyk, wpada Cannibal Corpse, nie? I zasłuchuję się w Cannibal Corpse, mówię, cholera jasna, na pewno coś jest dalej. No i było coś dalej. Był ten Napalm, czekał na mnie ten Napalm Death, czekał na mnie ten Brutal Truth i czekał na mnie ten Grindcore. Aczkolwiek musiało trochę czasu minąć, bo to był styl muzyczny niezbyt popularny w Polsce. No dobrze. Jak ja słuchałem takiej muzyki. Okej, Svensson, a na przykład z polskich kapel, które w undergroundzie już się pojawiały w tamtych czasach, kiedy była już i Sepultura, i właśnie Cannibal Corpse, gdzieś tam czerpali z nich wzorce, czy żadne polskie kapele undergroundowe z tych klimatów, w których obecnie ty pogrywasz, to na tą chwilę ja wam puszczę utwór Unborn Saffron Open Defiance i będę starał się na powrót przywrócić połączenie. Ja za chwileczkę wam zaprezentuję utwór, który
w jakiś sposób nawiązuje do mojego pytania, które zadałem Svenssonowi, czy jakieś nasze krajowe, polskie zespoły go nie inspirowały. Jest to zespół z mojego rodzinnego miasta, z Białegostoku, Dead Infection, niestety z nieżyjącym już perkusistą Cyjanem. Tak więc ja zapraszam Was na utwór Dead Infection Rich Zombie. No i jestem z powrotem. Posłuchaliście białostockiego Dead Infection, niestety, z nieżyjącym, zbyt młodo odeszłym z tego świata Cyjanem. Chłopaki w latach 90. naprawdę przewrócili białostocką scenę undergroundową do góry nogami. Parę słów na temat Dead Infection. Polska grupa muzyczna wykonująca Gore Grind powstała w 1990 roku w Białymstoku. Jest to w historii polskiego metalu drugi zespół po Vader, który podpisał kontrakt na wydanie CD Longplaya z zagraniczną wytwórnią. Ich drugi album A Chapter of Accidents jest przez wielu uważany za kamień milowy nurtu Gore Grind. Zespół zagrał mnóstwo koncertów na całym świecie, wliczając niemal całą Europę, Stany Zjednoczone, Amerykę Południową, Meksyk, Japonię. A powiem Wam szczerze, że chłopaki byli normalnymi ludźmi, niczym się nie wyróżniali z tłumu. Gdybyście ich zobaczyli na ulicy, byście nie powiedzieli, że to jest tak sławna kapela na, można powiedzieć, formatu światowego, eksportowego jak nasz Vader. No, miałem przyjemność poznać ich jeszcze, jak grali w Underground, jak zaczynali, stawiali swoje pierwsze kroki. No i właśnie Svensson przerwało nam połączenie na tym pytaniu, czy właśnie jakieś polskie kapele Ciebie właśnie inspirowały. Jest, był i jest i jeden zespół polski, który mnie inspirował, to jest Parasite, niestety już nieistniejący. No tak, to jest duża inspiracja dla mnie i dla Ambrosafry, no riffowo. Parasite, tak, kojarzę zespół, nawet swego czasu jak, ja przepraszam, tak wtrąciłem się, ale żeby nie utracić myśli, jak wydawałem swojego Metal Zina w latach 90., to Parasite robiła chyba Bożena Pradella, moja taka koleżanka, którą no niestety nie udało nam się nigdy spotkać fizycznie, pomagała mi w tworzeniu tego zina. Również Piotr Bielawski, który mam nadzieję może posłuchuje, pozdrawiam, Awe, Awe, waszą stronę.
To było moje takie zaplecze, ja wtedy byłem redaktorem naczelnym. Tak więc z Parasite właśnie chyba kojarzę, że Bożena Pradella robiła wywiad. I przepraszam, tak przerwałem, ale chciałem tak właśnie tylko nadmienić na temat Parasite. Nie ma problemu. W każdym razie to jest jedyny zespół polski, który mnie inspiruje, bo ja muszę być szczery, ja słucham zagranicznej muzyki, a nie słucham polskich kapel. Aha, czyli patriotyzm lokalny tylko w kwestii wydawniczej, a w kwestii muzycznej bardziej skłania się w stronę zachodnią. Zdecydowanie, dlatego tutaj właśnie wychodzi ten temat, o którym powiedziałem wcześniej, dlaczego nie chcemy nas w Polsce na początku wydawać. Wiesz dlaczego? Głównym elementem, jaki słyszeliśmy, to brzmicie zbyt amerykańsko, za mało polsko. Aha. Nie wiem, co to robi. Było, nie? Czyli brakowało akcentu disco z pola w waszym graniu? Być może. Tak. Albo po prostu tekstów po polsku, nie wiem. Okej. Okay. Drodzy słuchacze, już tyle czasu minęło, że już chyba przewertowaliście wszystkie dostępne wyszukiwarki. Tak więc czas na konkurs i może już zaczniecie do mnie dzwonić pod numer telefonu, który wam już wcześniej podawałem, podam wam jeszcze raz, +48 536 191 983. I Svensson, proszę jeszcze raz, po raz ostatni przypomnij pytanie konkursowe i my będziemy sobie dalej rozmawiać, a wy w tym czasie możecie do mnie dzwonić i oczywiście na antenie odpowiedzieć na pytanie. A Svensson jako jednoosobowy jury oceni, czy jest to prawda, czy nie. O, już mam pierwszy telefon, moment. Jest słuchacz. Awe Wojtku, witam. Siema Marek, siema Svensson, siema wszyscy. Svensson, słyszysz Wojtka? Bardzo słabo, ale trochę słyszę. Okej, okay. Dobra Wojtku. Też coś mam na łączach chyba i tak też słabo słyszę. Nie wiem, wykopałem Adam Borys, takie imię i nazwisko. Svensson? A w ogóle, czy my jesteśmy teraz na antenie, bo druga osoba to będzie miała bardzo proste zadanie, jak nas usłyszy, jaka jest odpowiedź. No jesteśmy na antenie, bo akurat no niestety odpowiedź leci na antenie, tak więc będziesz musiał najwyżej jakieś pytanie łatwiejsze troszeczkę wynaleźć dla drugiej osoby. Dobrze, to zrobimy tak. Brawo kolego, Adam Borys był pierwszym wokalistą Suffer. Czy wygrałeś płytę, wybierz którą chcesz. Wojtku, którą płytę wybierasz? Ostatnią czy przedostatnią? To zróbmy tak, że wezmę ostatnią, a pierwsze pięć sobie kupię. Okej. Okay. Czyli Svensson, słyszałeś. Wojtek bierze szóstą płytę, a pięć pozostałych sobie dokupi do kolekcji. Tak więc razem z koszulką. Razem z koszulką jeszcze. O, widzisz. Czyli jeszcze, jeszcze będziesz miał gifta od Svenssona, może jakiś autograf albo kosteczkę z najmniejszego palca gitarzysty, tak żeby mógł grać. Dobrze, Wojtku, tak więc jesteś... Może być na parsek nawet. Okej, ty jesteś pierwszym laureatem na naszego konkursu. Tak więc, Wojtku, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Absolutnie nikogo, tak jak Temirin, tak? Nikogo absolutnie nie pozdrawiasz. Tak mi to weszło w krew gdzieś. Właśnie na poprzednim wywiadzie z Temirą Temirin, którego serdecznie pozdrawiam, Awe Temira, zespołu Xisiful. Pozdrawiam wszystkich oczywiście, nie? No kurde, jak nie? Aha, czyli Wojtek pozdrawia wszystkich słuchaczy Radia Rek. Dobra, Wojtku, ja twój adres mam, bo już byłeś w poprzednich konkursach laureatem. Drodzy słuchacze, nie jest to ustawiany konkurs, ja nie znałem pytania, nie znałem odpowiedzi. Wojtek po prostu znalazł sam. Dlatego dzwonię, żeby
żeby nie było, że ustawka. Właśnie, właśnie o to chodzi. Że... Tak więc jeszcze jedna płyta będzie... Dobra, Wojtku, dziękuję za odpowiedź. Dzięki bardzo. Dobra. Ja zawracam gitary. Dobra, na razie, trzymaj się, słuchaj na dalej, bo jeszcze nie koniec audycji, nie koniec wywiadu. A we Wojtku? Oczywiście, że słucham, czekam na drugie pytanie. W drugim pytaniu już będziesz zablokowany miał numer, tak żebyś nie wygrał drugiej płyty. Dobra, dzięki Wojtku. Awe. Dzięki, nara. Tak więc mamy pierwszego laureata, Wojtka Hienę. Sami słyszycie, że nie było to ustawiane. Tak więc Svensson, czy na biegu wymyśliłeś drugie pytanie, może ciutkie łatwiejsze, żeby ktoś jeszcze mógł wygrać drugą płytę? Tak, z racji, że jest to poprzedni album, to im trudne pytanie zostało już wykorzystane, to pytanie, za pomocą której można wygrać nasz poprzedni album Nihilist, brzmi: długoletni perkusista i obecny perkusista Lukas, w jakim zespole jeszcze grał? Nadmienię, że grał w dwóch, wystarczy wymienić jeden z tych dwóch i dwóch takich, które wydały albumy, więc to dwie odpowiedzi będą akceptowane. Tak więc, drodzy słuchacze, słyszeliście, w jakich kapelach, które wydały albumy, pogrywa obecny Pauker Umbro Saffron, Lukas. Tak więc ponownie macie troszkę czasu na powertowanie w internecie, poszperanie, poszukanie i do wygrania jeszcze jedna płyta. A my powracamy. O, czyżby znowu ktoś znowu wygrał? Nie wierzę. No, poczekamy. Awe, witam, Markulus się kłania z tej strony. Z kim mam przyjemność? Cześć, Krzychu z tej strony. Siema, witam prowadzącego. Cześć, Sven. No meet, no eat, Extreme Cafe z tej strony. Świat jest mały. Ty znasz odpowiedź na to pytanie. Pewnie, że znam. Norylsk. Poczekaj, zanim odpowiesz, ja z głównym jurorem się skontaktuję. Svensson, czy możemy tego uczestnika wziąć pod uwagę? Czy jest to ktoś z zaplecza muzycznego, który wie wszystko i no i nie wiem, co dalej powiedzieć? To jest mój bardzo dobry znajomy, którego uwielbiam i on oczywiście, że wszystko wie i dla niego zrobię wyjątek. On i tak ode mnie wygra płytę. Także, drodzy słuchacze, jeszcze jeden album jest do wygrania, a kolega, który właśnie zadzwonił, i tak ode mnie ma płytę. Dobrze, więc Krzysztofie, nie odpowiadaj na pytanie, nie mów odpowiedzi, czyli płytę już masz można by było powiedzieć spod lady, gdyż byś zdradził pytanie, odpowiedź, a Svensson by musiał na biegu wymyśleć trzecie pytanie. Tak więc ja dla ciebie w ramach takiej nagrody, pocieszenia, no nie wyślę ci uśmiechu prowadzącego w betonie zbrojonym po zęby, ale oczywiście bardzo bym cię prosił, żebyś, jak się rozłączymy, tak, żebyś wysłał mi na SMS-em swój adres i dostaniesz nagrodę pocieszenia od Radia REC. A co to będzie za nagroda? Będzie taka nagroda, no nie, może nie tak superowa jak płyta Unborn Saffron, ale takie gadżety od Radia REC. Tak. Ekstra, dzięki wielkie. Tak zwana pocieszajka. Oczywiście płytę dostaniesz od Svenssona, a od Radia Urek dostaniesz pocieszajkę. I oczywiście głos dla ciebie, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? No, chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy, tak, którzy w tym momencie śledzą tutaj wasze rozmowy. No, bardzo ciekawa audycja, pierwszy raz tutaj zawitałem, podoba mi się. No mam nadzieję, że nie po raz ostatni. Ja gram w różnych klimatach muzycznych, różne prowadzę audycje, tak więc śledź nas w ramówce, patrz na internecie, ja wrzucam swoje plakaty, tak więc mam nadzieję, że staniesz się naszym kolejnym słuchaczem. Zapewne. A w kolejnych, a nie ukrywam, że w kolejnych audycjach kolejne wywiady i kolejne płyty do wygrania.
Tak więc ja dziękuję za twój telefon. Pozdrawiam ciebie, jak również całą twoją rodzinę. A właśnie, a jeszcze powiedz, skąd jesteś? Toruń. Rydzyk pozdrawia. Tak? Czyli, ale dobrze, że nie powiedziałeś trzy słowa do ojca prowadzącego. stary i niemodne. to mnie pociesza. Oczywiście pozdrawiamy toruńskie pierniczki, pozdrawiamy cały Toruń, wszystkich słuchaczy z Torunia, jak również Krzysztofa. Dziękujemy za telefon. Dzięki, i pozdrawiam również wszystkich. Hej, cześć. Super. I oczywiście nie zapomnij, żebyś SMS-em przysłał do mnie swój adres, żebym ci mógł wysłać pocieszajkę. Jawol. Szliwa alkohol, jak śpiewał Skiba z zespołu Big Cyc. Tak więc awe. Dziękuję jeszcze raz za telefon, a my czekamy na kolejnego słuchacza, który do nas się dodzwoni. A my w międzyczasie wracamy do wywiadu. Awe, Krzychu. Tak więc, moi drodzy, sami widzicie, wszystko jest na żywo. Nie ma żadnych... O. I już mamy kolejny telefon. Chyba Svensson musimy poczekać. Awe, witam Markulus. Z kim mam przyjemność? Witam serdecznie. Ja w sprawie konkursu, czy jeszcze jest aktualne? Tak, oczywiście, jak najbardziej. Tylko abyś znał prawidłową odpowiedź. A z kim mam przyjemność? Tak jest. Mateusz z tej strony, bardzo mi miło. Awe Mateuszu, witajcie Markulus z Radio Rek. Witam, Awe Markus. I tak, te zespoły to jest na pewno Likantropia, Divine Insanity, Trocki i Norysk. No i nasz Juro. Wystarczyło wymienić jeden z tych, które wymieniłeś, także brawo. O, super. Tak więc jest kolejny laureat, czyli dwie płyty już zostały wylosowane. Oczywiście, skąd jesteś? Z Kielc, czyli z krainy latających noży i widelców, jak to oczywiście. Dokładnie. Oczywiście nie obrażając nikogo, ja jestem z Podlasia, ja jestem z Białegostoku, można powiedzieć, że Slidziki, te też się za to nie obrażam, no każda kraina, każde miasto ma swoją jakąś tam przywarkę. Ja oczywiście proszę, żebyś poza anteną wysłał do mnie SMS-a, żebyś podał mi swój adres, ja muszę przekazać dla Svenssona, naszego głównego jurora, który będzie wysyłał te płytki, a ja oczywiście również dla ciebie doślę pocieszajkę, czyli takie malutkie gadżety od Radia Rek, które mam nadzieję sprawią ci troszeczkę przyjemności. Super, dziękuję bardzo. Jeszcze mam takie prywatne pytanie. Czy już słuchałeś naszego radia wcześniej, czy jesteś też takim pierwszym słuchaczem, który przyszedł i akurat udało się wygrać nagrodę? Czy już wcześniej słuchałeś naszego radia? Słuchałem wcześniej, ale rzadziej, ale teraz akurat była lepsza promocja, że tak to powiem, i dowiedziałem się po tej audycji. czyli podszedłeś bardzo... Przez za zespołu było udostępnienie i tak... Czyli... Łatwiej było mi znaleźć, ale już teraz polubiłem, także będzie wygodniej to w ogóle znajdować informacje. Super. Bardzo dziękuję, że kolejnego słuchacza mamy, że kolejny słuchacz będzie, mam nadzieję, naszym stałym słuchaczem. Będą kolejne nagrody, będą kolejne płyty w różnych gatunkach muzycznych do wygrania, tak więc śledź uważnie plakaty na naszych stronach, na wszelkich forach internetowych i mam nadzieję, że na kolejnych audycjach znowu się spotkamy. Tak więc awe, pozdrawiam cię Markulus. I czy ja mówiłem ci, że masz kogoś pozdrawiać, czy jeszcze nie pozdrawiałeś? Jeszcze nie pozdrawiałem, pozdrawiam was serdecznie. Dziękuję za świetną audycję, pozdrawiam wszystkich słuchaczy i pozdrawiam tutaj moją przyjaciółkę Ewę, która słucha ze mną też jest nową słuchaczką radia. Bardzo mi przyjemnie. Ewo, Awe, Markulus się kłania z tej strony. Również pozdrawiamy Ewę, pozdrawiamy całe Kielce. No i pozostańcie z nami dalej na antenie, bo jeszcze nie koniec audycji, a jeszcze troszeczkę wywiadu i trochę muzyki. Tak więc ja oczywiście czekam na twój adres i za niedługo powinny dotrzeć do ciebie wygrane nagrody. Dzięki, pozdrawiam. Awe, trzymaj się ciepło. No i cóż, moje kochanie, konkurs się zakończył, ale audycja się nie skończyła. Jesteśmy dalej na antenie. Svensson, no i co ty na to,
że tak szerokie grono słuchaczy zainteresowanych. Co ja na to za proste pytania dałem. czyli co? Poczekamy. Nie, żartuję sobie oczywiście. Cieszę się bardzo, że w sobotę wieczorem z racji, że ludzie nie mogą wyjść na miasto, nie mogą pójść do kina, nie mogą pójść do restauracji, to przynajmniej tak spożytkują ten czas, że słuchają sobie o poczynaniach naszych, o naszej nowej płycie, no i usłyszą przy okazji coś o waszym radiu. No i super, my też również się cieszymy, pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. I cóż. Jest tam bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że jak Umbro Saffron nagra siódmą płytę, to znowu będzie okazja do wygrania siódmej i szóstej płyty. Tak więc nic straconego. Svensson, może zrobimy króciutką pauzę, bo już tego gadania było troszeczkę dużo. Może coś puścimy z waszych dokonań, gdyż ja powiem tak, że poprzednie utwory leciały z płyty Nihilist, a teraz właśnie z tej najnowszej, szóstej. I oczywiście Svensson, powiedz tytuł, bo ja się z nim zaraz się zaplączę, tak więc oddaję tobie głos. Tytuł ostatniej płyty. Commitment to Suicide, nasz najnowszy album wydany w czerwcu 2020. Okej, okay, więc ja zapowiem trzy utwory, które po sobie polecą. Będzie to Video Words, Point Zero i taki fajny utworek, 6-sekundowy, Post Abortum Pity 4. Tak więc zapraszam na Unborn Suffer i jeszcze nie skończyliśmy wywiadu. Powiedział. No i tak jak Pan Jezus powiedział, tak jak mówi Markulus, my właśnie jesteśmy dalej w trakcie rozmowy ze Svenssonem z Umbrun Suffern. Nasi zwycięzcy już tutaj do mnie przysyłają swoje adresy.
Ja oczywiście je mam. Mateusz i Wojtek Hiena. No i podczas rozmowy przyszło mi potwierdzenie, że parę osób próbowało się do mnie dodzwonić. Ja przepraszam kochani, no niestety takie są realia, kto się dodzwonił, to się dodzwonił, ale nie bolejcie nad tym, bo będą kolejne konkursy, będą kolejne płyty do wygrania. Svensson, ja tak ciebie wezmę troszkę do takiego mojego myślowego wehikułu czasu i zapytam o lata 90. Hardkorowcy, greencorowcy chodzili w flanelowych koszulach w kratkę, nierzadko ogoleni na jeża i w martensach albo ojkach. Odróżniali się też od skinheadów, no, z którymi zazwyczaj subkultura metalowa była na, można powiedzieć, na ostrzu noża. Niejednokrotnie dochodziło do różnych scysji, rękoczynów i czasami poważniejszych rzeczy, tak jak to było podczas Metalmanii. Jak dobrze pamiętam, w 86 chyba 7 albo nie 7 chyba, że no była sytuacja, że ktoś tam komuś sprzedał noża dla skinheada, który próbował coś tam pod sceną za bardzo brykać. I tylko chyba kolorem sznurówek i nie jestem pewien, czy kolorem szelek też się odróżniali od siebie. Czy ty też, Svensson, w swoim życiu miałeś taki właśnie etap, że szelki, koszule flanelowe, sznurówki, długie buty? Z tego, co wymieniłeś, to tylko miałem etap na koszule flanelowe, ale już mówię dlaczego. Ponieważ pamiętam to słynne zdjęcie, takie słynne zdjęcie z trasy Napalm Death i Obituary z 92 albo 3, gdzie oni wszyscy stoją wspólnie i od razu było widać, kto jest z USA, a kto jest z Europy. Bo Napalm Death byli wszyscy na czarno w skórach, a Obituary byli wszyscy w koszulach flanelowych, a to był 93, czyli dopiero co grunge wybuchł, nie? Także wtedy tam u nich to był grunge po prostu wielki. Ale u mnie to było, powiem ci, że od razu wskoczyłem w bojówki, w glamy, w ramoneskę i zapuściłem długie włosy. Tak co mnie zostało do dzisiaj. W jakimś tam w sobie etapie założyłem tą grunge'ową flanelówę, bo lubię grunge generalnie, bardzo dużo słucham. Ale nie miałem tego etapu jakiejś przynależności do jakichś skinheadów, czy nawet do... Szczerze, nie było czegoś takiego jak grindcore'owcy, czy tam... No hardkorowcy byli, no, hardkorowcy, punkowcy byli, ale... Grindcore'owcy to nie było czegoś takiego, to tylko byli metalowcy i tak naprawdę z nimi czułem się związany, ale tylko że metal miał tyle odmian, że ja już nawet wtedy czułem się trochę wyalienowany, bo już wtedy Cradle of Filth i Dimmu Borgir zrobił się popularny, a ja słuchałem wcześniej już wspomniane Napalm Death i Cannibal Corpse i Brutal Truth i Kreator i szedłem w te kierunki, także... Także okay. Metal od początku był, nie? W sensie z wyglądu, z imidżu. Okej, okay. czyli już tą sprawę taką mamy wyjaśnioną. No ja też pamiętam swoich kolegów, którzy tak jak ja zaczynali od właśnie gdzieś heavy metalu, od Acceptu, no ja zaczynałem właśnie Accept, Mercyful Fate, King Diamond, Metallica, etc., etc. I potem coraz ciężej, tak jak ty schodziłeś na gryfie gitarowym na większą ilość strun, no ja na cięższe klimaty muzyczne przechodziłem i właśnie też może być może młodsi ode mnie wtedy koledzy właśnie biegali w koszulach flanelowych, bo właśnie był wybuch takiego Napalm Death i tych Carcass, Cannibal Corpse, takich właśnie stylów muzycznych i się utożsamiali do nich. Okej, okay. Svensson, ja zapytam ciebie o sprawy głosowe, no bo cały czas tutaj głos się przewija, a ja tego pytania jeszcze ci nie zadałem. Wokal to bardzo, ten twój wokal bardzo mnie intryguje i ciekawie, jak również ogólnie w tym gatunku muzyki. Tekst jest prawie niezrozumiały, no ale tekst na pewno istnieje, no bo raczej się nie da tylko gulgotać, tylko krzyczeć na scenie, aby sobie krzyczeć, bo to chyba moim zdaniem mijałoby się z celem.
Nie jest to tylko gardłowe wrzeszczenie. Kto tworzy teksty? To może zacznę od tego, kto tworzy teksty, bo do wokalu przejdziemy za chwilę. Na początku twórczości tego zespołu głównie ja pisałem wszystkie teksty, a potem po dołączeniu do zespołu Lukasa, czyli wokalisty 2009 roku, on zaczął mocno przejmować tą pałeczkę i perkusyjną, i tekstową. I z biegiem czasu coraz więcej rzeczy on pisał. Potem Piotr Wiśniewski, Dredd, ówczesny basista, też dużo tekstów napisał na Nail List. A po dołączeniu do zespołu przez Sławka, Sławek też się, szczerze mówiąc, rozpisał. I w sumie, jeśli chodzi o Commitment to Suicide, to można powiedzieć 50-50, 50-50 jest tekstów Lukasa i tekstów Sławka, moich jest może tam dwa. Ja się czuję z tym dobrze, ponieważ co miałem powiedzieć, powiedziałem na tych pierwszych albumach Hamburg Suffer, a teraz daję dość do słowa mądrzejszym ode mnie, tak to powiedzmy. Także tak, teksty w Hamburg Suffer są. To jest od wielu lat pojawiający się schemat i pytanie, czy my mamy teksty. Tak, słuchacze, którzy nas znają od wielu lat, oraz ci, którzy teraz dopiero nas słyszą, tak, mamy teksty. Czyli one są głosowo interpretowane w jakiś sposób i teraz mogę właśnie o tym opowiedzieć. Mianowicie ja stosuję trzy techniki głosu w Hamburg Suffer. Jest to standardowy growl, guttural i peak squeal. Peak squeal to jest tak zwane, można powiedzieć kolokwialnie, świniaczenie. Growl jest na wydechu, a guttural i peak squeal ja robię na wdechu, wdychając to powietrze. Okej. Najlepsze jest to, że ja wokalistą jestem z przymusu. Stałem się wokalistą z przymusu, bo z braku laku, odejście jednego, odejście drugiego, odejście trzeciego, bo tak naprawdę było chyba trzech, czterech wokalistów Hamburg Suffer, po prostu po jakimś czasie spowodowało, że i ja, i reszta zespołu stwierdziliśmy, nie chce już nam się użerać z większą ilością ludzi. Jako trio tworzymy zgraną paczkę i nie potrzebujemy czwartego samego wokalisty, damy sobie radę bez niego. I tak zostałem tym przodującym głównym wokalistą. Okej, czyli frontmanem, wioślarzem, można tak nazwać. Tak, ale tak. No muszę zadać to pytanie, bo od razu mi się przypomniało i od razu słuchacze słyszycie, że jest śmiech w moim głosie, ale podczas poprzedniej audycji, kiedy was zapowiadałem, że będziemy rozmawiać, już tutaj napisał Wojtek, laureat pierwszej nagrody. On napisał mądre słowa, ale napisał do mnie, nie, w rozmowie prywatnej, ja go zapytałem, gdy zagrałem wasz jeden utwór, on to skomentował śmiechem. Ja byłem taki skonfundowany, dlaczego on się śmiał z tego wokalu. I tak powiem kolokwialnie powrócę do tego świniaczka, o którym wspomniałeś, że taki ten jak to, jeszcze raz powiedz, jak to się nazywało? Peak squeal się to mówi. A, peak squeal. My potocznie mówimy świnia albo świniaczenie. Aha, świniaczenie. I właśnie na ten temat zagadnąłem Wojtka. Wojtek powiedział, że swego czasu pracował w takich zakładach, gdzie były też świniaczki. I mu to od razu się skojarzyło z poprzednią pracą. Dlatego ja przepraszam, że tak to obróciłem może w takiej formę śmiechu, ale od razu mi przypomniało się to stwierdzenie Wojtka i musiałem dopytać, bo gdybym nie dopytał, to byłbym chory. Tak więc... Ja nieraz słyszałem, że nasza muzyka kojarzy się z chlebem i z oborą, także żadna to nowość dla mnie. Więc komplement muszę ci powiedzieć. O super, no to widzisz, no to teraz już ja do tego też będę podchodził w sposób taki bardziej profesjonalny. Jak dajesz radę podczas koncertów tak długo i szybko śpiewać, kwiczeć, no już teraz mogę powiedzieć oficjalnie kwiczeć, growlować i czy na taki wokal istnieje jakieś profesjonalne określenie, w jaki sposób można tego się wyuczyć, czy to jest po prostu takie naturalne? No, profesjonalne określenie, tak jak już mówiłem, nie, że stosuję te trzy techniki, ten guttural, peak squeal i standardowy growl.
jak tutaj można wytrzymywać to koncertowo? No, zacznijmy od tego, że nie palę i płuca oszczędzam. Następnie robię sobie jakoś tak od 5 do 10 minutowych rozgrzewek przed każdym koncertem. Po prostu rozgrzewam sobie struny głosowe, wydając różne śmieszne, komiczne dźwięki w śmieszny sposób, rozciągając. A mógłbyś dla naszych słuchaczy zaprezentować? Nie proś mnie za prezentację, nie. To nie? Jest jak proszenie, żebym pokazał gołą dupę, proszę. Okej, dobra. Dobra, nie było pytania. W każdym razie w taki sposób dbam o głos, rozgrzewam go. Mam coś takiego, że w trakcie koncertu wiem, że jestem w tym osamotniony i mało kto to robi. W trakcie koncertu staram się mało pić, ponieważ jakiekolwiek płyny potem mi coś tak nieciekawego robią z gardłem i tak już dobrze mi się nie pokaluje. A w trakcie sesji nagraniowej, to jak idę do studia, to generalnie przez cały pobyt w studiu nie biorę ani łyka wody. Właśnie muszę wokalować, nagrywać wokal na suchym gardle. Wtedy wychodzi mi najlepiej i najmniej się męczę. Jak tylko zaczynam wlewać jakieś płyny do gardła, to coś się złego dzieje z moim gardłem i już nie jestem w takiej formie, jak byłem. Pragnę nadmienić słuchających, którzy myślą o wokalowaniu w taki sposób. Nie chcę, byście zrozumieli, że to jest naturalna metoda i ona działa dla wszystkich. To jest metoda działająca dla mnie. Dla każdego działa to w sposób inny. Musicie znaleźć swój własny sposób. Ja przez lata właśnie wylewałem hektolitry płynów do ust, myśląc, że to mi pomoże, a okazało się, że jednak mi to nie pomaga. Także no przede wszystkim też trzeba prowadzić zdrowy tryb życia, aby móc mieć tą petardę w płucach. I jakoś tak chociaż w miarę długo wyciągać te dźwięki. Ale też przyznam, że staram sobie wokale tak aranżować, żeby... To jest trochę szkoła... Głupie to będzie porównanie, nikt w życiu by tego nie pomyślał, ale to jest trochę szkoła Stinga z The Police. On właśnie robił tak, mądrze miał zaaranżowane wokale, że one brzmiały świetnie, ale miał te pauzy, gdzie mógł sobie dać odpocząć temu wokalowi i mógł zaczerpnąć tego powietrza, mógł się skupić na swoim instrumencie. To nie jest tak, że teraz mnie Sting inspiruje Van Borsaver, absolutnie nie, ale inspirują mnie ludzie, którzy mają wyuczoną dobrą technikę oszczędzania siebie i wykorzystywania swojego organizmu i swojego talentu w jak najlepszy sposób, przy jak najmniejszym wysiłku. Dlatego wspomniałem. Czyli już tak, skoro poruszyłeś Stinga, ja jeszcze dodam ten chrapliwy głos Roda Stewarda, ale czy... Teraz wypadł mi z głowy ten... Boże Święty... wokalista, który niestety nie żyje. Dobra, ale skupię się na Rodzie Stewardzie. Rod Stewart chyba raczej bardziej miał to naturalny. Sting faktem też miał... O, właśnie, Cohen. Leonard Cohen. Tak, okay. Leonard Cohen. No, swego czasu ja też grałem troszkę audycje w innych klimatach muzycznych. No ja nie mówię, że tylko słucham samego metalu. Słucham również i muzyki rockowej, i pop-rockowej, tak więc nie myślę, że w krypcie tylko panuje mrok. Być może oni mieli być może predyspozycje naturalne. Ty z tego, co mówisz, musiałeś to po prostu wytrenować, tak jak każdy sportowiec, no można by było tak to dookreślić. Zdecydowanie tak było. Po prostu musiałem znaleźć ten najwyższy próg swoich możliwości i automatycznie przy tym najwyższym progu możliwości znaleźć ten sposób nie eksploatowania tak tego gardła. Okej. No i wydaje mi się, że się udało, ponieważ wchodzę na tą scenę, potrafiłem zagrać sety 45-minutowe i po tych setach 45-minutowych potrafię normalnie mówić i mieć jeszcze normalną petardę w płucach i normalnie rozmawiać, nie czuję takiego zgracza tego gardła. Ja nie mówię, że tak jest zawsze, to jest też bywa czasami tak, że dobra. Na koncertach. Okej. Dokończ myśl, oczywiście, proszę.
bywa tak, że na koncertach no, zdarza mi się, że gardło się zdziera, no, ale to jest też spowodowane jakimś tam nagłośnieniem, że się słabo słyszy. No, zużycie materiałów. Oddzielny, że tak powiem. Zużycie materiałów. Dobrze, Svensson, ja jeszcze tylko króciutko dopytam to pytanie, bo to akurat na bieżąco mi przyszło do głowy. Powiedz, gdzie trenujesz swoje, ja przepraszam, tak, te określenie mi tak się spodobało i będę tego określenia używał, nie wiem, możesz mnie znienawidzić, znielubić, przestać się do mnie odzywać, chociaż będzie mi bardzo przykro z tego powodu, jeżeli tak zrobisz. Te swoje świniaczkowanie, gdzie trenujesz? Czy w domu, czy po prostu gdzieś idziesz, nie wiem, do lasu? Prób. A na sali prób. Czyli w domu... Podczas prób. Czyli w domu tego nie praktykujesz? W domu, powiem ci, nagrywam wokale na albumy. A co na to sąsiedzi? Nie, nikt jeszcze nie narzekał, a poza tym jedni sąsiedzi mają tak ujadającego psa, że moje świniaczenie to jest nic w porównaniu do jego szczeków, także sorry. Okej, okay, dobra. No, normalnie w domu potrafię sobie sam nagrywać wokale. Wokale na Commitment to Suicide zostały i na Nihilist tak samo, one zostały nagrane w mojej łazience. Okej, okay, dobra, to czyli już temat świntuszenia, świniaczenia, świnkowania mamy wyjaśniony. Damy teraz słuchaczom troszeczkę odpocząć od naszych normalnych głosów i niech posłuchają tych świniaczków w twoim profesjonalnym wykonaniu. Ja zapowiem dwa utwory Unborn Suffering A82. I drugi utwór Patom Creature. Tak więc posłuchajcie, jak Svensson świniaczkuje do mikrofonu. I nie tylko, bo to również growluje. We'll be right back.
No i posłuchaliśmy świnikowania, pigowania, o może tak, może bardziej w wersji angielskiej będzie to bardziej przyjazne dla ucha, pigowania w wykonaniu mojego i waszego gościa, rozmówcy Radio Rec, czyli Svensona z Unborn Suffer. 2019 rok. Nie rozpieszczał i nie oszczędzał kapel. Jaki fanów, jak Unborn Suffer spożytkował ten czas? Pytanie na czasie. No, przepraszam, 20. Ja tak jeszcze w zeszłym roku myślami byłem, zapomniałem, że już jest 21, jak układałem sobie te pytania, czyli jak spożytkowaliście rok 2020, czyli pytanie na czasie. No, na początku były takie dyskusje, czy jak wybuchła pandemia, to wydawać album, czy poczekamy. No to poczekaliśmy. Robił się już chyba tam kwiecień, maj, to sprawa widać było, że się nie wyjaśni. Materiał już leżał gotowy i stwierdziliśmy, że no kurczę, chyba jednak trzeba go wydać. No co ma być, to będzie. Kto będzie chciał tego posłuchać. No i w czerwcu 2020 wydaliśmy Commitment to Suicide. Zrobiliśmy takie lokalne wydarzenie u nas w bydgoskim pubie, gdzie można było przyjść, posłać sobie albumu, kupić od nas koszulki i płyty. Nawet trochę osób przyszło, trochę merchu sprzedaliśmy, całkiem ciekawie. Potem w okolicy sierpnia i września udało nam się zagrać bodajże dwa koncerty. Jeden nawet za granicą, pojechaliśmy do Czech. Był świetny koncert, naprawdę. Drugi zagraliśmy u nas lokalnie w Bydgoszczy i wypromowaliśmy nasz najnowszy album. A w międzyczasie pojawił się jeden pomysł na spożytkowanie tego czasu. Pomysł wyniknął od Sławka, naszego basisty. Jeszcze teraz nie chciałbym dokładnie zdradzać, co to, ponieważ chcemy, aby nadal jeszcze to była niespodzianka, a niedługo już się też na ten temat pokażę, ale zabraliśmy się do pracy, zrobiliśmy dużo numerów, bo aż 10, i to takich trochę dłuższych, i będzie to coś eksperymentalnego w naszym wykonaniu, ale nie chcę, żeby słuchacze sobie pomyśleli, że coś eksperymentalne to nie wiadomo co. Nie, no jednak nadal cały czas będą słyszeć to zespół Unborn Suffer, ale w nieco innym wydaniu. O więcej informacji zapraszam śledzić naszego Facebooka, bo niedługo będą się kolejne rzeczy o tym, co powiedziałem, pojawiać. W każdym razie, w 2021, pomimo dopiero co wydaliśmy nowy album, będzie kolejna premiera z Unborn Suffer. A co to będzie, to zobaczycie. O, to czyli będzie znowu okazja porozmawiać o czymś nowym i być może znowu słuchacze będą mogli coś wygrać. No to czyli nie zasypywaliście gruszek w popiele. Absolutnie nie. Właśnie nie chcieliśmy, aby ta stagnacja wkradła się w nas, bo zauważyłem po wielu innych zespołach zaprzyjaźnionych, szczególnie u nas w Bydgoszczy, że naprawdę stagnacja pozżerała kilka osób i my postanowiliśmy, żeby zrobić to tak, żeby nie pozwolić, aby ten COVID i ta sytuacja odebrała nam chęć do grania, bo można się mocno teraz zniechęcić do całej tej sytuacji, ale no my zawalczyliśmy, aby nas to nie dopadło. Efekty już wkrótce. No nie, no faktycznie, no zero koncertów, zero jakichś tras koncertowych, każdy w jakiś sposób mógł to odnieść się do tego, a po co i tak to nic nie będzie, a no co po niektórzy, właśnie tak jak ty wspomniałeś, ten czas przykuli na coś nowego, może na jakieś odłożone projekty, a właśnie zapytam ciebie tak z czystej redaktorskiej ciekawości o scenę underground w Bydgoszczy. Nie chodzi mi tylko o klimat, w którym wy się poruszacie, ale może na przykład jakiś progresywny rock, rock metal, ogólnie metal, czy coś o bydgoskiej scenie underground mógłbyś powiedzieć? U nas w bydgoskiej scenie, przynajmniej jeszcze do niedawna, dominował przede wszystkim hardcore. I to jest, z tego jesteśmy znani, przede wszystkim za sprawą z legendarnej już Schizmy. Oprócz tego, jeśli chodzi o starych wyjadaczy, którzy pozostali jeszcze na scenie, no to mamy heavy metalowy Chainsaw, mamy death metalowy Mortis Day,
który gra jakąś dekadę dłużej niż my. Co jeszcze mamy? Mamy Thrash Metalowy Definition, mamy Heavy Metalowy Evilence. Z progresywnego rocka mamy Art of Illusion, to jest całkiem niezły, niezły zespół. Dużo, u nas jest już od dawna tendencja powstawania dużej ilości zespołów, które nie przetrwają przez dłuższy czas i się rozpadają, także musisz mi wybaczyć, ja już pozapominałem trochę tych nazw, bo to są kapele, które mi wypadają z głowy. Całkiem niedawno odkryłem zespół Fatigue nazywający się, grają mieszaninę doom i sludge metalu z lekką nutką black metalu. Mówiąc o black metalu, nie musiałbym też wspomnieć o Samat Now, tylko że oni już nie istnieją. Sam też jeszcze tworzę w drugim zespole industrial metalowym nazywającym się Contagion. Także coś się tutaj dzieje. No to patrzę, ja takie zadałem takie pytanie z Partyzanta o scenę underground bydgoską, a tu się okazuje, że nasz rozmówca jeszcze gdzieś pogrywa sobie chałturki, no ale to może przy innej okazji na ten temat coś więcej porozmawiamy, no ale mówiąc szczerze, no scena bydgoska, jak to jest zachodniopomorskie, tak? Dobrze mówię? Czy... Kujawsko-pomorskie. Kujawsko-pomorskie. No teraz się pozmieniały te dzielnice i jeszcze kiedyś, jak było podział administracyjny, to było wiadomo, jakie województwo, co, jak, a teraz to już galimatias. No ale ogólnie rzecz biorąc, faktycznie wasza strona trzyma się dość mocno. No cóż... Tak troszeczkę może już pod koniec wywiadu, bo już czas nas powolutku goni, coś może z prywaty, coś o najbliższych planach Unmursaphon. Tak, jeżeli oczywiście będziesz mógł odpowiedzieć na to, jeżeli to nie jest jakieś, nie są to wiadomości wrażliwe, czym się zajmujesz poza graniem? Rodzina, praca, szkoła, etc., etc. No tak jak już powiedziałem, gram w dwóch zespołach i generalnie to one zabierają mi jak najwięcej mojego czasu wolnego. Pracuję w firmie IT. Generalnie u mnie jest sen, muzyka, praca, sen, praca, muzyka, próby do pracy, spać i tak się toczy moje życie, tak to wygląda. No a życie rodzinne, jak żona, dzieci, kot, pies, szczurek, patyczak, czy coś w tym stylu? Pluszowy miś. Aha, pluszowy miś. A z klapniętym łóżkiem, czyli misiu szatek. Czyli... Tak. Nie, znaczy zawsze wołałem Puchatka, wiesz? Puchatek, aha. Tak ty mnie trochę wychował bardziej. Aha. Czyli drogie słuchaczki Radio Rek, mam dla was bardzo optymistyczną wiadomość. Nasz rozmówca, czyli Svensson, chyba jest jeszcze na wydaniu. Tak więc, ja już... A ja tego nie powiedziałem, że jestem na wydaniu. A właśnie, ja tak pociągnę. Może nie ma żony i dzieci, ale z singlem to może niekoniecznie jestem. Aha, no dobra, ja tak pociągnąłem za nie ten sznureczek, co trzeba i trafiłem na bramkę z ząkiem. No to, drogie słuchaczki, trudno, przykro mi, no niestety nie ustalaliśmy pytań wywiadu, nie znałem tych informacji, wszystko, co się dowiadujecie się na żywo, bezpośrednio. Ja tylko przygotowałem sobie na karteczce pytania tendencyjne, a Svensson dopowiada, a ja dopytuję. Dobrze, Svensson, to zróbmy chwileczkę przerwy i kultowy Napalm Death w utworze Scum, a my za chwileczkę powrócimy do dalszej, już prawie końcowej części wywiadu. We'll be right back.
No i moi kochani, w Napalm Death no nie było takiego pigowania, jak to prezentował w poprzednich utworach nasz Svensson. No ale to Napalm Death z lat 90. z początku, kiedy bardziej grali w klimatach deathowo-korowych, a nie takich grind. Cóż, Svensson, bardzo dziękuję za miłą rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja, nie jedna, porozmawiać na antenie. Jak nakazuje obyczaj w krypcie, głos dla Ciebie na pozdrowienia i parę słów do słuchaczy Radia REC, jak również jaki utwór chciałbyś usłyszeć na audycji w ramach podziękowania od Markulosa. No, dziękuję bardzo wszystkim za to, że słuchali. Polecam śledzić nasze poczynania na naszej stronie facebookowej, na naszym kanale YouTube, bo co chwilę pojawiają się jakieś nowe rzeczy. Przede wszystkim śledźcie te nasze poczynania odnośnie tego, co mówiłem, czyli tej nowej rzeczy, której nagrywamy. Wkrótce ujawnimy, co to będzie. Myślę, że wiele osób, które są fanami metalu i nie tylko, będą pozytywnie zaskoczone. Pozdrowić bym chciał Kamilę, mam nadzieję, że słucha, oraz utwór, jaki bym chciał, by poleciał, to będzie z kapela, którą niestety poznałem bardzo późno, jeśli chodzi o klimaty grindcore'owe, ale jak ją poznałem, to na początku była to myśl, że cholera, czemu tak późno ich poznałem, a po chwili, no lepiej późno niż wcale, bo odmienili wręcz moje życie. Był to amerykański grindowy zespół nazywający się ESAC i poleci numer z ich debiutanckiej płyty October Revolution. Znaczy, płyta nazywa się Anti-Capital, a utwór nazywa się October Revolution. Okej. Ja będę grzebał w swojej skrzyneczce muzycznej. Będę szukał tego utworu, oczywiście dla Ciebie na życzenie. Ja również bardzo, bardzo dziękuję za tak obszerną rozmowę. Mam nadzieję, że naszych słuchaczy Radio REC nie znudziliśmy tą dysputą, no ponad 2,5 godzinną. No to jest rekord jak na razie mój rekord, którego raczej chyba pobijać nie będę, gdyż nie chciałbym tutaj słuchaczy zanudzać. Posłuchaliśmy wiele, wiele ciekawych utworów. Oczywiście zapraszamy do odwiedzania fanpage'a Unborn Suffern, gdzie możecie zamówić materiały, które oni udostępniają w swojej sprzedaży, czyli płyty, koszulki, etc. Utwór dla Svenssona pojawi się oczywiście za czas jakiś. Ja gratuluję dla zwycięzców, którzy wygrali poprzez swoją wiedzę dwie płyty. Zapraszam na kolejne wywiady. Nie wiem, był planowany wywiad na przyszły tydzień z taką Nordic Black metalową kapelą, naszą krajową, ale nie wiem, jak mi się plany ułożą, gdyż moja praca też jest zmianowa i niestety ja muszę dopasowywać się do grafików pracy. No i cóż, Svensson, jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Ci za tak sympatyczną i moim zdaniem wyczerpującą rozmowę. Mam nadzieję, że nie raz, nie dwa jeszcze będziemy mieli okazję porozmawiać. I mam nadzieję, że jeszcze pozostaniesz z nami na audycji. A przed nami jeszcze bloczek muzyczny. Już nie będę tutaj Was zamęczał jakimiś gadaniami, jakimiś rozmowami, ale moim zdaniem wynieśliście z tego wywiadu sporo, sporo nowych wiadomości na temat muzyki grind, death, core, metal, jakby to zwał, tak zwał, jak również na temat zespołu Unborn Suffern, który już w grudniu będzie obchodził 20-lecie. Tak więc jeszcze raz, Svensson, dziękuję Ci za rozmowę. Jeszcze może coś chcesz dopowiedzieć dla słuchaczy Radio REC, dla innych swoich znajomych, którzy może gdzieś tam Cię posłuchują. Jeszcze te parę sekund w Twoją stronę.
Nie dajcie się temu sufiastemu czasu, który teraz trwa. Będzie lepiej. Musicie mi uwierzyć. Dzięki. No i myślałem, że zaprosisz na koncerty. No właśnie, ja to nie dopytałem. Jak właśnie sprawa koncertowa? Czy w tym roku planujecie jakieś występy sceniczne? No nie. Po prostu z zaistniałej sytuacji na razie nic, kompletnie cisza. W zeszłym roku pod koniec 2020 odwołano nam dwa fajne występy. Mieliśmy wrócić do Czech, mieliśmy pojechać do Kopenhagi i no niestety to odwołane. Tak, Kopenhaga jest przełożona na 2021 październik, ale no zobaczymy, co ten rok przyniesie. Aha, okej. Okay. Tak więc, drodzy słuchacze, śledźcie fanpage'a Unborn Suffern, jak również nasze strony Radio Rek. My też na pewno będziemy powiadamiać Was, jeżeli takowe informacje otrzymamy, że Unborn Suffern coś planuje w wersji live. Tak więc ja już dziękuję Glass Fensona za wywiad, za tak sympatyczną i długą rozmowę. A ja Was zaproszę Was na utwór też kapeli pochodzącej z Wysp Brytyjskich. Jest to, już Wam mówię, gdzie ja to mam. Nie, na temat tej kapeli nic nie mam, zapomniałem przygotować na temat Bolt Thrower, ale Bolt Thrower jest na tyle znaną kapelą, że nie trzeba za bardzo ich reklamować. Ja Wam zaprezentuję jednak utwór bardzo taki jakiś chyba z zamierzchłej przeszłości, gdyż okładka tego materiału, z którego pochodzi ten utwór, który nosi tytuł, już Wam mówię, In Battle Dears Is No Love, jest w wersji czarno-białej i jest taką robioną jakby kreską domowego pacykarza, malarza, tak więc na pewno coś z początków kariery Bolt Thrower. Tak więc zapraszam na Bolt Thrower.